Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go! Cześć i czołem, i dziś możemy powiedzieć dobry wieczór. Brawo biało-czerwoni. 3-0 Polacy pokonali w meczu o brąz Ligi Narodów Włochów i z Bolonii wracają z brązowym medalem. Oskar, zacząłeś już bić brawo, czy mi się tak, zdawało? Tak. Bijemy, palce, będziemy bili. Tak. Brawo. W studiu we trójkę. Pytali się nasi widzowie, czy dzisiaj będziesz miał, Kuba, dobry mikrofon. Gwarantujemy, Kuba będzie miał dzisiaj najlepszy mikrofon pod słońcem. Ja w ogóle z chrzaniem sprawę, bo mój syn ma taki bajeranski do YouTube'a. Trzeba było to zakładać, ale to w przyszłości. Ale już będę u was na żywca. Nie, to jest mamy nadzieję. Mikrofon, no. A kapelusze to nie. Jakub, ja będę miała dla ciebie takie specjalne sombrero, dobra, takie XXL, ale to na Mistrzostwa Świata. Jakub Bednaruk, Oskar Kaczmarczyk, Paweł Siedzieniewski. Dobry wieczór. Buonasera. Widzę, że kierujecie wzrok w tę stronę, bo my podglądamy, mamy nadzieję, że i wy gdzieś tam na telewizorze na mecz finałowy, w którym póki co Francuzi... z dużym luzem uporują się z rywalem, ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy set to wręcz była miazga, mam takie wrażenie, jak Oskar przyszedłeś do charakteryzatorni i powiedziałeś: słuchajcie, skończymy ten finał w trakcie naszego programu i możemy powiedzieć uff, ale my wróćmy do meczu, który nas bardziej interesował dzisiaj, czyli do meczu biało-czerwonych. Będziemy bili brawo, czy będziemy też szukali jeszcze jakichś rzeczy? Albo mówili, że nie dostaliśmy odpowiedzi wciąż na pytania, które nas nurtowały podczas tej Ligi Narodów. Zdecydowanie bijemy chyba brawo wszyscy. No, niewątpliwy sukces. Tak właśnie trzeba się podnosić po bolesnych porażkach i szacun i ogromne słowa uznania dla chłopaków z kadry, bo to, co dzisiaj pokazali, z jakim nastawieniem mentalnym wyszli na ten mecz, to było naprawdę chapeau bas. Rzucili się, można powiedzieć, do gardła Włochom, to chyba tak można określić, i no, pełna dominacja w pierwszym secie, no po prostu Włosi zdemolowani. To ja wrócę do meczu Francja-Stany, żeby połączyć to z naszym meczem. Ja jeszcze wciąż nie uporałam się z tym, że oni się uporali. Bo ja mam dwa pytania kluczowe. Po pierwsze, czy Stany Zjednoczone przypadkiem nie zajechane są fizycznie i czy mają lidera w tej drużynie? Oj, sarkazm, Oskar. Słuchajcie, no bo łączę to z tym dzisiejszym meczem, bo to na dzień dobry już w pierwszym secie było widać, że my po wczorajszy mecz nie weszliśmy mentalnie, oczywiście siatkarsko później, natomiast no była różnica ładunku energetycznego, różnica jakości przede wszystkim na zagrywce, pomysłu na zagrywce. Zacznę od na przykład tego, że pierwszy set, i to nie tylko Mateusz Bieniek, ale jego można zacząć, bo on był pierwszym. Idzie najpierw linia do piątki, później strefa konfliktu 5-6 i próbuje linię do jedynki, gdzie nie trafia, ale to było bardzo blisko. I później każdy po kolei z nich ryzykował na zagrywce, bawiąc się tym, zmieniając jakby strefy zagrywki. I to było widać, że oni wyszli na mecz wygrać. Wczoraj wyszliśmy... Nie wiem, no chyba bojaźliwie, właśnie bez tego, jakby no, to mieliście, blood in the eyes, tak? Blood in the eyes, chciał trener właśnie tej krwi w oczach, no i dzisiaj było zdecydowanie od samego my możemy się, i dzisiaj byliśmy przygotowani fizycznie, a wczoraj nie byliśmy, i dzisiaj mieliśmy liderów, a wczoraj nie mieliśmy. To są właśnie te mecze o medale, zresztą można to powiązać też do meczu półfinałowego Włochów, że takie są te półfinały, że jak grasz o awans do grania o złoto, to też dochodzi często do tego, że złamiesz przeciwnika, bo ten mecz Włochy, Francja skończył się bardzo podobnie jak nasz, po prostu zbili tych. A byliście rozczarowani trochę tym, że półfinały do zera? Tak. Ja byłem rozczarowany, bo do zera z Polska przegrała. No. Ale biorąc pod uwagę ćwierćfinały, które były, coś tam się działo i były fajne emocje i tak się wydawało, że jeżeli grasz już, jeżeli odpadasz, to już coś się dzieje, to jak się jeszcze okaże, a będzie prawdopodobieństwo, że Francja nie przegra seta w tych finałach, to w ogóle powiem, że nudy, stary. Nudy, nic, patrzę w lewo, patrzę w prawo, nic się nie dzieje. No i na razie się zapowiada, że to będzie gładkie zwycięstwo Francuzów, no bo nie dość, że prowadzą 1-0, to ile tu było teraz? 12-8? Nie, ale postawiłeś, Kuba, na Francuzów w finale. No właśnie, jak obstawiałeś? Tak? Wejdzie kupon dzisiaj? Nie. Nie. Bo brosz nie. Nie, bo... tak. Bo...
raz wchodzi, raz nie wchodzi. Nie, słuchajcie, no, możemy teraz. To jest fajna robota, taka, co teraz robimy. Sobie siedzimy, po zwycięstwie. Tak, bo wczoraj siedzieliśmy i mówimy tak, no za co się zaczepić, no, co powiedzieć fajnego, co dobrego, jaką dobrą ocenę, bo dzisiaj, ja też dzisiaj nie dam szóstki, nie, dam może szóstkę. Ja dam. Ja dam, ale dam, bo powiem później, że dlaczego dam. Ale czy szklanka jest do połowy pełna, czy pusta? Bo tak, bo mamy brąz, super, i jesteśmy zespołem, który jest non-stop w czwórce, non-stop medale, gdzie, co nie gramy poza igrzyskami, co nie gramy, to coś przywozimy, i to oznacza jakaś stabilizacja. To oznacza, że jak przed tym turniejem mówiłem, że nie jest sukcesem dojście w takim turnieju do półfinału. To jest twój obowiązek, Francji obowiązek. Niech się martwi Serbia, że nie weszła w ogóle do ósemki. Niech się martwi. Może Słowenia. Brazylia, ale bardziej, ma problem. Brazylia ma problem. A my mamy swoje problemy, a mamy brąz. Więc chciałbym mieć takie problemy całe życie. Ale z drugiej strony, żeby adwokat diabła, żeby sam się pokłócić sam ze sobą. A my mówimy, że dzisiaj był dobry super mecz. Pod względem mentalnym, emocjonalnym, wątrobowo-serduchowym, fantastyczny. I w ogóle to, co takie mecze chcielibyśmy cały czas oglądać, pod takim względem. Tylko że z drugiej strony przeciwnik nie zrobił tyle, żeby ciebie złamać. Nie starał się złamać ciebie, po prostu nie zrobił nic, żeby cię złamać. Nie przycisnął zagrywką, nie przycisnął atakiem, nie przyjmował w ogóle zagrywki, więc jego przeciwnika nie było. I jest łatwiej wtedy, mówię o tym, że jeżeli wchodzisz w mecz mentalnie dobrze, mecz się układa, no to wtedy jest fajnie, wszystko fajnie idzie. Ze Stanami to nie poszło tak fajnie, bo tu nas złamali, później nas dołamali, a później już nas przemielili. Ale nie było też tak, że to my złamaliśmy bardzo szybko Włochów, bo my bardzo szybko wybiliśmy im siatkówkę z głowy. Oczywiście sztuką jest później wrócić do spotkania, tak jak my mieliśmy to próbować wczoraj to zrobić i nie wróciliśmy. Natomiast my im bardzo szybko wybiliśmy zagrywką, wyblokami, świetną obroną, za którą wreszcie bo tęskniliśmy za nią i będziemy liczyć na to, że w końcu taki element komponujemy zawsze, na każde spotkanie. Ale to właśnie ta obrona, o której możemy pisać jakieś książki, techniki, stopy, ułożenie stóp, elaboraty, ale obrona jest wykładnikiem twojego podejścia i nastawienia do meczu. To, co Grbicz powiedział we wcześniejszym wywiadzie. Właśnie ja kiedyś rozmawiałem, na czym polega francuski fenomen. Jak oni ćwiczą, jakie oni mają, nie wiem, elementy w tych ćwiczeniach, które powodują, że oni tak bronią. A Ben mi powiedział, to jest nasza kultura. My wchodzimy i nas bawi obrona i my chcemy bronić. I jeżeli wychodzisz na boisko i chcesz bronić, a my dzisiaj chcieliśmy bronić. To było widać. Te rzuty Tomka Fornala były kapitalne. Broniliśmy wreszcie w strefie numer 6 i my ich złamaliśmy bardzo szybko. No i niestety, znaczy niestety dla nas, ale Włosi to jeszcze bardzo młody zespół i dostali bęcki. Ale ja nie powiem, nie chciałbym zrzucać tego, że to Włosi zagrali słabo. Ale szybko wzięliśmy do parteru. Ale zrobiliśmy to, co zrobiły Stany wczoraj z nami. To bardzo podobnie. I też podobnie. Od pierwszego seta presja na zagrywce. W drugim secie mieliśmy taki mały przestój w tym elemencie, bo brakowało tych centymetrów, chociaż próbowaliśmy cały czas ryzykować. To, co mi się w tym drugim secie podobało, to było też zachowanie Mateusza Bieńka i ta zagrywka w tym momencie, w którym najbardziej potrzebowaliśmy czegoś ekstra i to było właśnie dodane. Po 22 idzie Bieniu, daje asa, slash na drugą stronę, plus jedna trudna zagrywka. Dwie rzeczy. Jedna sprawa, jeszcze odniosę się do francuskiej obrony. Kiedyś Filipa Blanc zapytałem, zapytałem się, powiedz, jak wy to ćwiczycie, tą obronę? Bo wiesz, jakbyśmy zrobili te ćwiczenia, co oni, to będziemy tak bronić. A on mówił, my już obita w parach, tym takim małym brandzelku sobie, już się ćwiczymy sobie obronę. I w tym momencie mam Samikę w zespole w Politechniki. I Samika idzie do pary zawsze z gościem, który ma problem z techniką indywidualną. Bo on już w parze, odbijając sobie między sobą, on sobie już to rączkę, odbicie na przykład obronę. Bo mi się wydawało, że jak będąc młodym trenerem, wydawało mi się, że ty musisz tak podchodzić do tej obrony bardzo poważnie, a Francuzi to klatą sobie obronią, to sobie skontrolują głową, w sensie takim, że im sprawia frajdę kontakt z piłką, a później, jeżeli piłka idzie w ciebie, to ty nie masz
obrony takiej, która, znaczy ustawienia ciała, czy ustawienia technicznego, takiego jak jest szkoleniowo, tylko oni po prostu gdzieś patrzysz na jego żenie, on tak, patrzysz na tego gapeta piętą. Po prostu każde ćwiczenie obrony możesz robić zawsze i wszędzie, tylko to musisz to chcieć. Wiesz co, Kuba, to ja ci tylko dorzucę, bo to chyba takie podsumowanie, bo ja usłyszałem coś najbardziej chyba definiujące tą domenę obrony, że usłyszałem, bo wy w Polsce bronicie miejsca, a my bronimy piłkę. Nas nie interesuje, gdzie stoimy, mamy piłkę obronić. To jest jakby mentalny inny approach, bo my się przywiązujemy, masz stać tu, masz stać tu, masz stać tu, a oni nie. My mamy obowiązek obronienia piłki. A gdzie będziemy stać, to my się mamy dopasowywać, czytać i to się dzieje no, później. Wiesz, to kwestia mentalności, kwestia, tak. Bo wiesz, bo pamiętasz gameplan Vitala. Ugrępienie Vitala miałeś mieć co do 30 cm wyrysowane tak, miejsce w każdej no, sytuacji. Właśnie. Ale to też się sprawdzało, bo to nam pasowało, bo miałeś podziane... Na igrzyskach. Bo na igrzyskach to... No, średnio. Ale chodzi o to, że każdy ma jakoś... musisz dostosować do mentalności ćwiczenie. Nie, może, tak jak Brazylijczykom nie zrobisz polskiego ćwiczenia, Polakom nie zrobisz brazylijskiego. Jeden do jednego, bo to się nie da. Więc tutaj uważam, że ci Francuzi tak to robią, a nie inaczej. A co do naszej obrony, obejrzymy sobie jutro znowu ten mecz, znowu będziesz tam marudził mi z rana, bo do tej porze, że ty, ja śpię, ale chodzi o to, zobaczymy, czy na przykład Amerykanie nie mocniej atakowali po prostu i lepiej, po lepszych kierunkach. Nie, raczej nie, może nie. My byliśmy w defensywie przez cały wczorajszy mecz, a dzisiaj byliśmy w ofensywie no tak. I to jest ta różnica. A, i właśnie o to jeszcze chodzi, do Bieńka jeszcze wrócę, bo to co powiedziałaś. Dzisiaj jest 21-21? Pierwszy raz. Ale chodzi o to, że patrząc na ten mecz, patrząc na te seta, wydawało się mnie, wszystkim chyba nam, że my jesteśmy dominującą stroną przy 22-22. Wczoraj przy 21-21, przy defalko na zagrywce, wydawało się, że my po prostu mówimy, kurde, zaraz dostaniemy asa, albo coś zrobimy. A dzisiaj się te role odwróciły. Ten sam wynik, bardzo podobny moment, ale kwestia tylko głowy i mentalności w danym momencie. Ogólnie pamiętaj, że przed tym jeszcze był czas trenera Grbicza, 2019, tak, zepsute serwisy. Przy podwójnej akurat Marcina Janusza, przy takiej długiej wymianie i wtedy był czas Grbicza, no i widać było, że poskutkował, tak? Dlatego tu bardzo ważne jest, bo my ciągle tu dyskutujemy bardzo, bardzo szeroko na tematy takie siatkarskie, staramy się przekazać wiedzę taką głębszą. Jak różna byłaby nasza ocena tego seta, gdybyśmy tego seta przegrali, to byśmy powiedzieli, przegraliśmy przez zagrywkę. Mhm. Bo psuliśmy raz za razem zagrywkę, mieliśmy ich 8, a Włosi w tym secie mieli tylko 5 zepsutych zagrywek. Tylko że my w tym najważniejszym momencie, bo nie tylko Bieniu, bo wcześniej Semen dał jeszcze bardzo dobrą zagrywkę. I Karol Butryn też. Tak, oni w momencie tym kluczowym popsuli 2 zagrywki z rzędu. Wchodzi z Bertoli, psuje zagrywkę, już nie pamiętam, który tam zepsuł. I my zrobiliśmy różnicę. I gdybyśmy nie zrobili tej jednego serii Bieńka, to byśmy powiedzieli, nie no, znowu oddaliśmy seta przez zagrywkę, tak? Akurat w drugim secie to 0 z 10 Semen i 5 z 13 Kuraś i tak. My wygrywamy tego seta. Z takich liczb. Wczoraj... I 8 zepsutych zagrywek. Wczoraj w drugim secie, mając 80% chyba w ataku, gdzie Amerykanie mają 20, przegrywamy seta, którego nie mieliśmy prawa przegrać. A w drugim secie dzisiaj mamy dwóch naszych liderów, nie może skończyć piłki i wygrywamy seta. Porąbana jest ta siatkówka. Porąbana. I idę do domu. Nie, Kuba, siedź, poczekaj, bo ja bym chciała jeszcze o przyjęciu naszym. Włosi z zagrywką na mnie zrobili dzisiaj krzywdy i tak się zastanawiałam, czy my powiemy o tym, że mieliśmy lepsze przyjęcie, czy to przyjęcie wciąż jest... Otwieraj spokojnie. To nie piwo, pstryk. Ale... Pstryk to nie było browarek. No, jakbyś jawnie to zrobił, to by nikt nie miał wątpliwości od początku. Wodę tu masz? Tak, ale pstryk było, także to nie jest browar. No. Przyjęcie. Czy ten element, bo pochwaliliśmy Polaków w zagrywce, w obronie, czy ten element dzisiaj też powiecie, że był ciut lepszy w porównaniu do poprzednich meczów biało-czerwonych? Zdecydowanie był lepszy. Chyba jedno z lepszych spotkań, jeżeli chodzi o ten element. Nie chyba, statystycznie... bo ja sprawdziłem. Odrzucając te mecze z tymi, brzydko powiem, szrotami, w meczach z tymi dobrymi zespołami mieliśmy tylko 2 mecze, w których mieliśmy powyżej 50%. Jest to mecz z Włochami i jest to mecz z Włochami. I to też trzeba podkreślić, bo przed meczem ze Stanami, bo my, Stany, Francja, to my tak sobie dyskutujemy i ja mówię, że wydaje mi się, że Francuzi zdominują Amerykanów pod tym kątem, że przyjmują zagrywkę. I teraz my jesteśmy zespołem, który nie do końca sobie radzi z zagrywką z wyskoku i to też nie jest pierwszy raz, że ze Stanami mamy problemy. Są zespoły, które komuś leżą i są zespoły, które dosyć z tyłu nie leżą. I my dzisiaj mieliśmy
absolutnie bardzo dobry mecz, włączając Pawła Zatorskiego, który zaczął bardzo słabo, bo zaczął od trzech błędów. No i Włosi zaczęli kierować zagrywkę w jego strefę. Tak, no myśmy sprawdzali to w pierwszej, jakie to było symptomatyczne, że to nie jest tylko nasz wymysł, co my tu gadamy, ale tak, pierwszy set, Zatorski 7 razy przyjmuje, Śliwka 4 razy, Semenik 0. Zagrywali albo w Zatiego, albo w strefę między Zatim a Śliwką. I Zati zaczął znowu słabo, ale w pewnym momencie złapał, wrócił. Wszedł później Tomek Fornal, na pewno trzeba tu bić brawo. Ustabilizował nam przyjęcie i ty na samym końcu w Telewizji Polskiej mówi, że to był najlepszy mecz Marcina Janusza. Bo miał 50% przyjęć. Ale ty już to powiedziałem. To oczywiście. Ale... Był najlepszy mecz, ale nie tylko dlatego, że był najlepszy przyjęć. Nawet wyczytając Śliwkę z tego przyjęcia, bo miał 22 z 9 przyjęć, to byśmy mieli prawie 60% w ogóle z tych opaków. Ale teraz, dobra, do Janusza jeszcze pewnie wrócimy. Ale może po prostu przyjmowaliśmy, bo oni nie serowali. To jest zespół, który nas topowych drużyn, bierzemy Francję, Włochy. Najsłabiej zagrywa. Najsłabiej zagrywa i w tym momencie my z nimi wygrywamy, bo on najsłabiej zagrywa. Tak, to dokładnie tak. I dlatego Janusz błyszczy, bo wtedy przyjmujemy. Jakie to wszystko jest poukładane? Kończymy? Dobrze, nie, przyznajemy oceny. Czekajcie, bo ja próbuję tutaj powalczyć o jakieś łączenie, ale jak słyszeliśmy w transmisji, Bartek Kurek powiedział, że będzie ostre świętowanie, więc nie wiem, czy nam się to dzisiaj uda, ale próbuję. Zaczniemy od ocen i zaczniemy od Tomka Fornala, który dał fantastyczną zmianę. A propos tych obron takich, co mówiłeś, gdzieś tam nogą, to Tomek dzisiaj też miał taką obronę, coś tam kojarzy, że... Rzutem, tak, znaczy tym, Robinsonadą. Robinsonadą bramkarską. Okej, to nie znam takiego. Tak fruniesz i bronisz. A no faktycznie, tak. Tak, odrywasz się od ziemi. Jedziemy? Tak jest. Six, o to, o la la. I wiecie, dlaczego lubię takie programy? Bo wczoraj muszę dać dwójkę, bo muszę i czuję się, nie mogę spać. A dzisiaj daję szóstkę i łatwo zasnę. Po pierwszym weekendzie jadę po Tomku Fornalu, a dzisiaj uważam go za bohatera i jednego z głównych autorów tego. Tak, bo włosy ma jak Mgapet. No dobrze, to idziemy dalej tropem przyjmujących. Kamil Semeniuk. Za pierwszy set. O, to ja w ogóle nie wyodrębniamy. Przyjęcia u przyjmujących. Ale bo ja chcę coś powiedzieć, to co mówiłem po meczu z Iranem. Takiego Kamila Semeniuka szukam. Tego, który wchodzi na seta. Pełnej piździe, jedzie po prostu tu, tam, tu, wszędzie, a później... Tak wychodził. No tak wychodził. On chciał po prostu wygrać. Ale miał trochę niefarta w tym drugim secie, bo Włosi zwariowali oczywiście w obronie i to nie jest jakby, że to jest jego wina, że on grał naprawdę słabo, bo nie robił błędów, nie był blokowany, ale po prostu Włosi tam Genelli dwa razy, Balasso tak samo chyba trzy razy Kamila gdzieś tam pociągnął i to był taki mały niefart, no, jeżeli chodzi o Semena. I tu padło na przykład od Pawła pytanie, czy uważasz, że Semeniuk jest do zmiany? Nie był do zmiany, bo grał. Ma zero błędów, zero zablokowanych ataków. Spadła mu tam tragicznie ta skuteczność w ataku. W drugim secie, ale to była jakość też Włochów. Na przykład do tego, co ty mówisz, czy Włosi grali słabo. No kurde, Gianelli wyciągnął takie dwa ataki po prostej. Za chwilę dołożył Balasso obronę. Ale to mówię, że grali słabo w zagrywce i zagrali słabo w przyjęciu. Ale tu ten element na przykład w pewnym momencie im bardzo mocno. Nie, no Balasso to wczoraj poobijany, facet, który nie przyjmuje, najgorszy przyjmujący na całym boisku, a obroniący, a i właśnie o to chodzi, bo libero ma przyjmować, a jak broni też super, ale ma przyjmować, a Balasso bronił, a nie przyjmował. Co? Ja bym tam 4+. Ja tak samo, 4. Ja 5. Ja 5, dlatego że pomimo tego 0 na 10, to wygrywamy seta i nie ruszasz zespołu, który wygrywa, bo niech... To co ja się uczyłem przez całe życie jako trener, nawet jak coś nie działa, jakiś jeden zawodnik nie działa w systemie, ale system ci działa, to nie zmieniaj, nie ulepszaj. Oczywiście. A on był generalnie do zmiany dzisiaj, czy do zmiany, był to do przerwy, do chwilę, ale jeżeli nie kończysz ataku, to kończysz na plus 10. No właśnie, to chciałem kończysz powiedzieć. A dlaczego kończysz na plus 10? Bo masz w przyjęciu 0 błędów, ani razu się nie zablokowali, ani nie popełnić błędu, a zagrywce masz 2 na 2. I punktujesz w każdym elemencie. Więc dla mnie piątka, byłaby szóstka, gdyby tu było 55 w ataku. No oczywiście. To jest to, co ja mówię, że on grał. On, czasami ktoś nie jest skuteczny, ale gra. I my mówimy o serii Mateusza Bieńka w końcu drugiego seta, ale to Kamil był pierwszym, który poszedł i naprawdę przełamał tą niemoc na tej zagrywce. Grał, no ja nie dam piątki tylko dlatego, że to jest 36% i
I natomiast pierwszy set to jest takiego Kamila szukamy, potrzebujemy, żeby wychodził, pokazywał. Ja jestem Kamil Semeniuk. Ja właśnie przyszedłem do Perugii i za chwilę będę przyćmiował Leona. Takiego potrzebujemy. I on nie musi być showmanem, nie musi być, nie wiem, gwiazdą z plakatu. On ma być taki na boisku, bo on jest już gotowy do tego. Słyszałeś, Kamil? Tak jest. Do zmiany, bo mówicie, że tam Kamil był, w pewnym momencie został wytrzymany. Do zmiany na pewno był Olek Śliwka i tą zmianę zobaczyliśmy. O ocenę dla Olka też was poproszę. Ja schowałem to, ale później się tam... Tam już, no jeden. No ja dam dwa. Powiedziałeś, że dwa dasz. No wiem, ale przemyślałem to. No nie można, no. Ale ewidentnie jest pod formą. To trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o Olka Śliwkę. Nie wiem, czy nie trafił akurat z formą na... Ale na tą edycję Ligi Narodów, ale rzeczywiście no nie ma takiego jakiegoś, poza tym meczem z Iranem, gdzie miał naprawdę ofensywę i trzymał nam i zagrał niezły mecz, tak jest naprawdę pod kreską tutaj, jeżeli chodzi o przede wszystkim element przyjęcia tutaj, no nie można nic dobrego w tym temacie powiedzieć. Jednakowoż trener Grbić postawił na tę szóstkę, bo tak wczoraj dyskutowaliśmy o tym, kto wyjdzie tak naprawdę w pierwszej szóstce. Trener Grbić postawił na tych, na których zawsze możemy nominalną powiedzieć. Tak jest. Wy byliście tym zaskoczeni, a może, nie wiem, rozczarowani? No Kuba, ty wczoraj mówiłeś, że chciałbyś coś tam innego zobaczyć. W sumie patrząc na wynik, to nie wiem, czy cokolwiek chcielibyśmy zmieniać. No ale jednak, no, zaraz też przejdziemy do Kuby Popiwczaka i tego, że go nie zobaczyliśmy praktycznie. Wcale. Ja bym był mocno zaskoczony, jakby dzisiaj się pojawiła opcja, o której wspomniał Kuba. Zresztą o tym też wczoraj mówiłem, bo... Ja też. Jakbym to zrobił, to bym zaskoczony sam siebie, ale... Czyli była jakaś herbatka przed tym programem wczoraj? Nie, wczoraj był po podróży 10-godzinnej i w trzech godzinach, w dwóch godzinach korków pod Szczecinem. Nie, działa, klima nie działa. Ale gdzie mamy zgrywać właśnie tą szóstkę, jak, no jak nie teraz? No. Jak nie dawać im wiesz, jakby... przymielić ten mecz i odpowiedzieć dokładnie, na czy jak zareagują właśnie po tym, co się stało wczoraj. Więc dla mnie to by było na pewno duże zaskoczenie, więc... No my musimy wyciągać silek te wnioski, tak? Ja nie wiem, jak to ocenić. Dlaczego wyszliśmy tak tą samą szóstką? Ponieważ nie daliśmy, zawodnicy, na przykład Śliwek, nie dał powodu sportowego, żeby wyjść w następnym meczu. Ale sam się ze sobą pokłócę, że bo chodzi o to, żeby, nie po, żeby pokazać, panowie, Nikola zrobił tak, jesteście pod ziemią, ja, oczywiście nie zawsze Nikola dostaje po głowie, bo trener zawsze dostaje po głowie pierwszy, ale ja będę się starał was wyciągnąć z tego gówna, w którym jesteście po meczu ze Stanami. W przypadku, jeżeli bym jednego was odstawił, co się należało, to bym powiedział, słuchaj, ty przegrałeś przez Stany. No dobra, ale dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo Tomek Fornal dał fenomenalną zmianę. Ale ja nie mówię, bo my mówimy... I co, wyszedłbyś wyszedłbym z bez, znaczy ja bym, zamiast... Tak, wyszedłbym z Fornalem, wyszedłbym na pewno z Popiwczakiem. Zastanawiałbym się nad Bednożem, ponieważ na dzisiaj Bednoż jest do... Na wakacje na dzisiaj. Do kasacji jest. I to nawet... Ja cały czas mówię, to nie jest tak, że będziemy go bronić, czy ta, bo ty Folka cały czas bronisz, wiesz, bo to wszyscy mówią, cała Polska. To oczywiście. Że kogoś tam faworyzujemy, czy nie. Nie jesteś w stanie dać nic, jeżeli dostajesz, dotykasz wczoraj piłkę, liczyłem 14 razy kontakt z piłką miał przez cały mecz. W tym dostał 5 osób. Ale to liczysz kontakt? Kontakt, też, jak mu spadła kora. A gdzieś tak poszedł i to poszedł tą stroną do środka, bo sobie ściągnęli go i do jedynki strzał i też po taśmie. Ale okej, okay. Chodzi o to, że odpowiedzi pod tytułem Popiwczak, Bednosz, dostał odpowiedź pod tytułem Fornal, ale którą dostał już w Gdańsku. Bo ta odpowiedź już była, ta odpowiedź już to dostał. Ma odpowiedź Kłos, bo wiadomo, ma odpowiedź tej nowej pozycji zagrywający. Atakujący, tylko zagrywający? Ale wiesz, że kiedyś, ja pamiętam, do którejś Ligi Narodów Amerykanie zgłosili jednego zawodnika na pozycji zagrywający. Bo to jak w futbolu jest, jak Kopacz, Janikowski, tylko Kopał. Który trzeci zagrywa, trzeci rozgrywający, już nie pamiętam, który to był, on był zgłoszony jako zagrywający. Zresztą kiedyś brałem udział w, czy nie brałem, słuchałem, jakiś Silvano Prandi mówił, że przy 14 zawodnikach on coraz częściej szuka jednego gościa, który ma zagrywkę. Zenit Kazań z Surma Czeskim, to był typowy zagrywający. No, trochę tak szukamy.
Ale wiecie co, bo ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że no, musieliśmy dostać kiedyś po głowie i dostaliśmy to wczoraj. Oczywiście hejt jest i Polska już płacze, bo my jesteśmy beznadziejni. Nie, ale poczekaj, bo to wczoraj zwalnialiśmy trenera, dziś myślę, że już jest przywrócony. Już jest fajnie. Natomiast chodzi mi o to, że te porażki też są po to, żeby się uczyć. I na przykład dla mnie była to lekcja z wczoraj odrobiona przez Nikolę Grbicza, bo już dzisiaj nie czekał, tak? Dał szansę i ja się zgadzam z tobą, Kuba, że zmienienie jednego gościa z szóstki, która tak de facto nikt nie, no środkowi grali, ale no, nie wypałby ten mecz, wyciągnięcie jednego gościa, to pokazanie to ty byłeś winny. Nie, on nie był winny, on był częścią pakietu, który nie wypalił wczoraj w meczu. Natomiast dzisiaj już nie czekał. Już nie mieliśmy tej dyskusji, czy Śliwka jest do zmiany, czy nie jest do zmiany, tylko jak już był pierwszy sygnał, no nie gra, ciach, wchodzi bo Fornal. I dzisiaj oczywiście możemy się zabawić w gdybanie, że jakby wczoraj Fornal wszedł i przyjmował tak jak dzisiaj, to być może byśmy byli w stanie odwrócić mecz. Nie wiemy tego i zostawiamy. Ale wiemy już, że Fornal na dzień dzisiejszy daje nam przynajmniej przyjęcie, akces, tak. Które mówiły też statystyki, o których wczoraj mówiłem, tak? Czyli Kwole, którego bronię i dlatego wplotłem to teraz, a drugi jest Fornal. W drużynie, w przyjęciu. Ale też pamiętaj, że na przykład Nikola uczy się Śliwki w innych relacjach i momencie jak w klubie. W klubie jest niezmienialna. Zaksa kupuje 7 zawodników i liczy na to, że nie będzie kontuzji, w sensie takim do końca. Nie udało im się to 2 lata temu z Jaszczemi, bo padli fizycznie po Lidze Mistrzów. W tym roku znowu się udało, ale Śliwek jest niezmienialny. A tutaj... Czekaj, raz go zmienili niestety. W trzecim meczu półfinału. A nie pamiętam. Pamiętasz to też? Nie, już nie. No. Paweł Zatorski. Ależ panowie zgodni. A ja nie patrzę na was, żeby nie oszukiwać. 3-4. Tak? Tak. Znaczy ja nie patrzę na nie, bo oni zgapiają ode mnie. On właśnie mówił zgapiać? Możesz mówić, słyszałeś jak ja mówiłam na początku programu, nie, że można wszystko. Dobrze. Znaczy, dla mnie to nie był idealny mecz i tam było jeszcze... Dlatego jest dobrze. Dobrze. Było, wciąż nie ma obrony i tu też dużo rozmawialiśmy. Ale pojawiło się troszkę. Coś tam się pojawiło, natomiast dla mnie było chyba ten switch kluczowy, czyli zaczyna źle. Bo w statystykach, które dostaliśmy z reprezentacji Polski jest, że to ten błąd jest Śliwki w przyjęciu, ale my tutaj oglądając i Włosi zapisali to za Tiemu, czyli raczej mi jestem przekonany, że to była piłka Zatora. Zaczynał pierwszych 6 przyjęć 3 błędy i mówię Jezus, powtórka z rozrywki, nie? Ale w końcu był taki moment, że jest pierwsze przyjęcie, drugie przyjęcie, trzecie przyjęcie. Wreszcie ta parabola, o którą ty zwróciłeś na to uwagę, że nagle zaczyna Paweł biegać. Te swoje takie ładunki emocjonalne wyładowuje do drużyny i on wrócił. Wrócił, nie było idealnie i nie wiemy, czy to jest już sygnał, że Paweł łapie formę, ale to był dobry mecz. Dobrze, po co pojechał Kuba Popiwczak do Bolonii? Może we Włoszech nie był. Bo po pierwsze, żeby mieć 14, musisz mieć 2 libero. Zawsze, w zasadach. Nie możesz jechać z 1 libero. Na to masz Olu odpowiedź. Dobra, nie wykręcajcie się od odpowiedzi, bo wiecie o co to mi chodzi. Jeżeli zadajesz pytanie, bo Kuba wziął to na siebie, ja bym po wczorajszym meczu zmienił, dał Kubie Popiwczakowi szansę gry. Natomiast na dzisiaj, raczej na pewno wczoraj bym wpuścił Popiwczaka na boisko. To jest dla mnie pewne. Natomiast no, dzisiaj się Zati obronił, w końcu przełamał, więc no, dzisiaj już nie było podstaw do tego. No kurczę, tak to jest. No. Czasami Kuba musi czekać na swoją cierpliwie. Szansę, cierpliwie. Tak jak mówiłem, Zati otworzył drzwi i trochę nie przeszedł przez próg Kuba Popiwczak, ale trzeba było mu dać szansę w tym wczorajszym meczu. Ale też zastanawiam się, nie zastanawiałeś się, czemu w ogóle Grbicz nie próbuje? No w jednym chyba meczu spróbował... To jest w ogóle dziwny Grbicz na tym turnieju. Grania na 2 libero czasami, czy to jest... No rozmawialiśmy o tym, że każdy woli mieć te więcej minut na boisku, tak? I czuje się zdecydowanie pewniej, ale... Ale jednak... Mnie ciężko wytłumaczyć to, wcześniej... bo ja wychodzę z założenia, co myśli Grbicz, o tak powiem. Że są zawodnicy, znacie wielu takich zawodników, którzy jeżeli dostają kopa pod tytułem rywalizacji na pozycję, to rosną. Mhm. Jeżeli na przykład on wie o tym, że coś zawalę, nie pójdę w 100%, a czy nie, może, bo Zati to nie jest gościem, który pójdzie na treningu na 80%, to nie jest facet, który zawsze jest full, taki sam, zawsze taki sam. Ale chodzi o to, że są zawodnicy, którzy jak nie czują oddechu na plecach, to nie rosną. Ale są zawodnicy,
którzy jak czują, że mówi, jak ja zagram słaby mecz, to mnie nie ma, to oni będą, to on musi dostać tą taką, taką pewność, o której się mówi, dawanie takiej pewności. Kibice będą marudzić, bo jest do zmiany, a trener mówi, ja ryzykuję swoją z pozycją, stanowiskiem, bo ja podjąłem taką decyzję i ja cię będę wyciągał nawet na przekór wszystkiemu. I tacy są zawodnicy, to są dwa rodzaje takich zawodników. I być może, Nikola mówi tak, grasz piach, no bo nie grasz dobrze, ale ja ci daję na boisku, zostań, idź, przełamiemy ten moment i wtedy mi oddasz na mistrzostwa świata. A Boże, jakby się okazało, że Zati zjazd ma, może, ja mówię, przypuszczam, że dostaje zjazd po meczu albo w połowie meczu, zdarzały się takie dwie rzeczy, może Nikola mówi, kurde, stracę gościa. W relacjach międzyludzkich, w relacjach między sobą. Być może tak jest. Ja nie mówię, że tak jest, ale być może, bo takie relacje budujesz też. Jeżeli zawodnikowi dajesz tą możliwość, jak jest słaby, to on ci mówi, oddam ci. Są takie role, są goście, którzy musi strzelić od razu, bo trzeba strzelić. A czy są goście, których ciągniesz za uszy, bo mówisz, że ci oddam. Ja ciągnąłem jednego Brazylijczyka dwa lata i mi nie oddał, ale to jako decyzję podjąłem. Bo wiedziałem, że to jest fantastyczny zawodnik umiejętnościami, ale to tutaj, pod kopułką było, nie tego jest. Ale chodzi o to, że podejmiesz takie ryzyko, no i się opłaci albo nie. Tylko to rozumiem, bo trener musi robić te rzeczy. Tylko tak, Nikola zna już Zatiego przez rok czasu i wie, jakim jest to zawodnikiem, to nie rozumiem w tym wszystkim tych wszystkich wariantów w trakcie fazy grupowej. Do tego w tym wypadku, bo tam było tam proste. Się odwróciło, tam wtedy nawet był... Tam było tak, że piwko przyjmował, i Zati bronił, nie? Tak. I tu było takie pokazanie, słuchaj, no, nie do końca nie wiedzieliśmy, kto jest pierwszy, bo w tych ważnych meczach to oni tak trochę się miksowali, ale tam było jasne, jeżeli ja daję ci szansę dzisiaj grania i ty w jakimś elemencie nie spełniasz moich oczekiwań, to cię zmieniam, bo jest drugi bardzo równy i nagle przychodzi turniej finałowy. Tu tego nie rozumiem, bo jakby... W konsekwencji nie ma takiej konsekwencji, bo jakby nie znał Zatiego wcześniej, to bym powiedział, dobra, uczyłem się Zatiego przez 12 spotkań, teraz no, przez 8, bo Zatiego nie było na pierwszym turnieju, tak? No, dowiedziałem się tego, że Zati nie lubi być zmieniany. Okej, no, a teraz tak. No, rozumiesz. Ale w Zaksie też jesteś niezmienialny. No tak, no tu tam miał trochę inaczej, no ale... No nie wiem, tu tak się dziwnie zachowywał. W tym elemencie było bardzo dziwne. Niekonsekwentne. Słuchałam cię, Kuba, a propos oddawania trenerowi, to w tym kontekście rozmawialiśmy także dużo w kanale o Marcinie Januszu. Po dzisiejszym meczu powiesz, że trochę oddał trenerowi? Nie. Bo? Bo oddał dużo, a nie trochę. No i bardzo. już. Nie. Ja wiedziałam. Dzisiaj od razu. Ja pierwszy daję. Ja pierwszy, żeby nie było. Pana to. Ty dajesz dobrze. I dla mnie był najlepszy. A wiesz, dlaczego dzisiaj był najlepszym zawodnikiem dla mnie? Wstecznie, dlaczego mu dajesz szóstkę i celująco? Bo. Jak oglądałem go we wcześniejszych meczach, jak piłka do niego leciała, to coś czułem, wiedziałem, co się wydarzy. A dzisiaj były takie momenty, co ja oczekuję tych momentów, że nie był przewidywany. Dzisiaj rozmawialiśmy cały ranek, zawracał mi głowę Oskar, że co porównujemy? Blizzarda, Gianelliego, Christiansona, no okej, tą trójkę, bo Bruno na razie za poprzednie lata. I gdzie widzimy te różnice? Ilość popełnionych błędów. Dzisiaj ja miałem cały WhatsApp wysłany filmikami od Oskara. Patrz, jaka wystawa. Odzianelli, piach, Blizzard, żyg za żygiem. Tylko, że ratowane, tylko, że oni ratowali. No i Janusz robi tego mniej. Chodzi mi o to, tylko, że Christiansson robi przy 22-22 coś wielkiego. Gianelli zrobi coś wielkiego i tego oczekuje i dlatego daje coś większego. Dzisiaj dostałem coś więcej od Janusza. Dostałem zaryzykował. Oczywiście, bo miał więcej przyjęcia. Podobało mi się prowadzenie. Wydawało mi się, że on kontroluje ten mecz, w sensie takim, że wie, co się wydarzy przed 21-21, że coś chce mać. Nie, ale fajnie właśnie ukrywał słabości poszczególnych zawodników. Ale dlatego mówię, że kontrolował w miarę mecz, dlatego mnie się osobiście podobał najbardziej od początku sezonu, we wszystkich meczach. Dlatego daj mu celujący, bo dostawał ode mnie niskie oceny, więc dzisiaj dostanie najwyższą. Jakby była siódemka, to dał mu 7. Jak będzie, tu mamy łączenie z Januszem, damy mu 8. Nie, no nie mamy, no chłopaki nie odbierają, no impreza się zaczęła. Nie, no to gdzie my dzwonimy do nich? To... Nie, my nigdzie nie dzwonimy, ale zerkamy wciąż na mecz Francuzów ze Stanami Zjednoczonymi. Jest tutaj 2-0 i w tym trzecim secie
Nie wiem, czy to pierwsze, ale na prowadzenie wyszli Amerykanie, aczkolwiek patrząc teraz piłka po piłce, to chyba to prowadzenie długo nie będzie trwało. Wracaj do myśli, przepraszam. Wiecie, tak mówię, technicznie w porządku. Wszystkie piłki do Osemena, takie te openowe, takie na podwójny blok, bardzo dokładne. Nie brakowało ci 30 centymetrów teraz? 17. bardzo dokładne. Piłki do Kurasia dokładniejsze. Wydawało mi się, że to jak coś było takiego, nie widziałem takiego zgrzytu i takiego piasku w oczach, jak czasami miałem takie wrażenie, że coś tam nie idzie. Nie widziałeś drżących rąk? Nie wczoraj. Widziałem drżących rąk, widziałem blood in his eyes. Jak to pięknie powiedziałeś. No tak, dawaj Oskar. To ja uważam, że to był słabszy mecz niż wczorajszy Marcina. Od momentu... Poczekaj, wróć. Tak. Poczekaj, bo spojrzałam na 13-9 Amerykanie. Ale oczywiście lekko słabszy. Nie, że to był piach, bo to był dobry jego mecz. Natomiast od 19-19, gdzie ta piłka mu siadała w rękach, jego kontry były nerwowe. Było z 4 piłki, które były za nisko, które musieliśmy ratować. I był taki moment, w którym też troszkę za dużo grał do Bartka Kurka, który nie miał swoich kierunków i też trochę było wymuszane. Natomiast to, co wszystko, co ty powiedziałeś do tej pory, rozumiem, że Christensen przed chwilą w pierwszym secie zrobił taką kapitalną wystawę, której Marcin pewnie nigdy nie zrobi, ale w siatkówce możesz coś dołożyć, ale nie nadrobić za kogoś innego. Bo my dzisiaj mieliśmy Marcina Janusza, który miał wreszcie regularne przyjęcie i wreszcie mógł prowadzić zespół. To, że ciebie nie dzisiaj zaskakiwał, to dlatego, że miał co drugą piłkę w strefie, w której powinna być. A wczoraj też już słyszałem o tym, że my nie gramy szybko, że musimy grać szybciej niż Stany Zjednoczone. Jak mamy grać szybko, jak mamy przyjęcie na 6 metr? A czy to są takie pierdoły o tym szybkości? Nie czegoś, co ktoś inny robi. To jest siatkówka, żeby osiągnąć sukces, to każdy musi robić swoją robotę. Dzisiaj fantastycznie grał pod tym kątem, że szukał, ukrywał to, co przed chwilą mówiłeś. Ukrywał. Był moment, że Semeniuk, mimo że nie było tam nic złego w tych atakach, ale miał 0 na 10, to pierwszy atak na lewym skrzydle to był dopiero przy 7-6 w trzecim secie. Bo wszedł Fornal, który na początku przyjmował, ale też nie dostawał piłek, bo pierwszą, którą dostał, znowu był pod piłką, więc Marcin mu dał czas na to, żeby sobie wszedł w spotkanie, pograł dużo środkiem. Dzisiaj nie narzekamy na to, że nie ma środka, tak? Bo miał 50%. Ale miałby środek, też był z wrzutka przy końcu do Kochana. A dlaczego? Bo miał te piłki, tak, bo różnica... Paraboli. Różnica na przykład na dzień dzisiejszy, oprócz statystyk 22 do 65 Śliwka Fornal, jest taka, że jak Fornal przychodzi, dotyka piłkę w przyjęciu, to ta piłka leci pięknym lobem. I czy ona spadnie na 3,5 czy na 4 metry, to wtedy masz wszystkie opcje w ataku. Dalej możesz grać środkiem. Tu jest różnica. I on sobie dzisiaj prowadził grę, natomiast ja widziałem, że był... że po tym 19-19 stał się nerwowy w kontrach. Reszta była bardzo dobra. Natomiast wczoraj uważam, że prowadził mecz na tyle, na ile mógł. Nie powinien dostać piątki, zgadzam się, bo przegraliśmy mecz 3-0, ale uważam, że jakościowo wczoraj miał lepszy mecz niż dzisiaj. Tylko że dzisiaj miał więcej szans. No dobrze, i to się ceni, że się nie zgadzacie. Bardzo mi się to podoba. Myślę, ale widać było wczoraj. Czubury, daj piątki, żeby porównać. 4,5 dostał. Kończąc jeszcze, to właśnie mnie to strasznie denerwuje, trochę właśnie też to z Kubą dzisiaj od rana rozmawialiśmy, bo wczoraj my jechaliśmy do hotelu, nie mieliśmy szansy obejrzeć tego drugiego półfinału. Odpalam Twittera w windzie i widzę, że Bednaruk spadł z krzesła już 2 razy, wiem, że to był, że kapitalnie rozpoczyna się mecz, nie? No i ja ściągnąłem dzisiaj to spotkanie. Jeszcze nie ma 10 punktu, a Gianelli wystawił 3 szroty, Brizar wystawił 3 szroty. I szkoda, że nie mogliśmy tego na przykład na żywo zapytać, a jak oceniacie ludzie Brizarda? Ale to, co napisałem na Twitterze, z tyłu obejrzyjmy, tego nie widać z boku. Nie widać z boku tej piłki. To na dzisiaj ta piłka przy 24-22 kontra do Fornala, czego dwoma nie ryzykuje. To była za niska piłka. I o tej kontrze mówisz, o tym Skolan, co miał takie piły. To powinien dać dokładnie, to samo do Kurka, taka kontra za niska. Dokładnie, to są te piłki, które powinien zagrać dokładniej, ale ty, co mówisz, odnośnie rozgrywaczy, że nie nadrobił za kogoś innego. Tak, tylko ja mówię o tym, że mamy rozgrywaczy na topowym poziomie i mamy ich porównywalnych, no bo ty, jeżeli porównasz rozegranie Christiansona i rozegranie Gianelliego,
No jest. Odbicie palcami. Słuchaj, siatkówka jest bardzo prostą grą. Ja nie wiem, dlaczego my tak dużo gadamy o takiej prostej grze. Trzeba przyjąć, wystawić i przypierdzielić. Nie? Trzy razy P. Trzy razy, no. Więc na tej pozycji masz geniuszy, ale na tamte czasy, czyli Ricardo, który robił coś spektakularnego, którego nikt nie robił więcej. Tak jak Brazylia tamta robiła coś takiego, czego inne kadry nie robiły. A później się wszystkie kadry nauczyły grać jak Brazylia i teraz cały świat gra tak jak podobnie. No, bardzo małe różnice są w systemach gry. Wiesz, my mówimy o systemach. Też, wiecie, jaką ma różnicę? Francuzi mają różnicę. Jak ja mam Gapeta w obronie, to on jest w tej samej akcji tu i tam i jeszcze po drugiej stronie. I biegnie i ja mówię, to jest system? Nie, to jest po prostu fantazja, która się czasami zdarza, kiedyś... Ale wy tu spójrzcie, co tu się dzieje. O, system to mają Amerykanie, bo grają od 25 lat tak samo. A, i jeszcze jedna rzecz, odnośnie Amerykanów. Ktoś na jakimś komentarzu widziałem, że Amerykanie wygrali, bo Spero trenuje ich o tam 8 czy 10 lat. Tak, też widziałam ten komentarz. A ja się pytam tak, Spero to by oddał wszystko, co ma, za to, co osiągnęła Polska z 48 trenerami w ostatnich paru latach. Bo my wymieniamy po pierwszej porażce, ale mamy osiągnięcia. Co mają Amerykanie? Ale wiesz co? To jest dobry argument. Bo dla Amerykanów kultura jest prosta. Interesuje nas medal Igrzysk Olimpijskich. I on ten medal ma. Sam medal, okej, ale mi chodzi o to, że w sensie przez ten okres stanów, który on prowadzi... No tak, no nie wygrywał tyle, nie wygrywał, ale na przykład ja bym powiedział, że raz, to, że on jest 9 lat, on jeszcze wcześniej tam gdzieś asystował. Tak, mi się tak, on był drugim. On był drugim, więc to jest tam 16 sezon, który on jest w tej reprezentacji i pytamy się, gdzie były różnice, było ich mnóstwo wczoraj w tym meczu, ale kolejna różnica, którą my mamy która mogła wpłynąć na wczorajszy mecz, że my po raz piąty, odkąd Spero jest trenerem kadry, budujemy zespół od nowa i ciągle szukamy, szlifujemy, bo tu system jakiś tam, a oni sobie jadą tym samym od 25. No. Taka jest różnica i tu ciągle widzę jakieś jeszcze braki w naszej stronie. Zamykając temat Blizzarda, bo tu chciałbym się na ten moment... Że Janusza był tak. Bo my ciągle ogólnie doszliśmy do porównania do rozegrywaczy. Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy dzisiaj, doszliśmy do pewnej konkluzji. Chcieliśmy grać, nazwijmy to szybko, widowiskowo i trochę szalenie. To mieliśmy Fabiana, tak, w poprzednich latach. I kończyło się na tym, że wszyscy krytykowali go za to, że Leon kiwa, bo nie dostaje piłek za nisko, że te piłki nie są dobre na lewe skrzydło. Blizzard może sobie pozwolić na żygnięcie i fantastycznie wizualną akcję, która nie wychodzi nad siatkę, albo jest od siatki, albo w ogóle w jakiś 3-metrowy niedolot, bo ma Gapeta, który podejdzie i zrobi tak. Wszyscy skrzydłowi na lewej stronie coś mówią. Oni sobie pstrykają. A my mamy Kamila Semeniuka, który jak dostaje dobrą piłkę i to mamy się troszczyć, to on jedzie nad blokiem. Dobra, słuchaj, a propos tego pstrykania, tak. To na razie Francuzi się chyba wypstrykali, bo przegrywają w tym trzecim. 3-1, wiesz, to na pewno będzie 3-1. Jak ja stawiam, to są wyniki takie, jak ja stawiam. Ale ja słyszałam, jak ustawiałeś wynik meczu Polaków i coś tam nie pykło. Plotki to z ludzkie. Nie, to są fakty, bo ja to ludzie, słyszałam. To wilki wbijają szpilki. Bartosz Kurek. Lider nasz. Mam zgadywać? Bo się nie mogę doszukać. Ja daję 4,5. A ja tak dla zaskoczenia zrobię dzisiaj tak, żeby to ostatni program pod ten, to zrobię tak. 36 czy 3,6? Czemu? Dwie oceny, 3 i 6. O właśnie. Za strefę mentalną 6, za sportową. Kurde, ale ty nie czytasz, normalnie jako otwartą książkę. Czytam jako otwartą książkę, dawaj. 36, dawaj. 6, ponieważ to jest to, i ja to wczoraj to samo było w drugim secie, tylko zabrakło sportowego rzeczy. A to jest kapitan, którego ja widzę i to jest kapitan. To jest ja zawsze wybieram kapitanów w swoich drużynach. Teraz się pomyliłem może, ale generalnie to zawsze jakoś tam trafiałem, że tego gościa wybierałem, którego trzeba. A to jest gość, który trzyma tą kadrę i jestem pewny na 100%, że on wczoraj zrobił bardzo dużą robotę na kolacji, w autobusie, w hotelu. Teraz on, też nie trener Nikola. I teraz też robi bardzo dobrą robotę, bo teraz właśnie jest moment po to, żeby oni poszli w Tany i niech idą, niech wrócą. Tak. Jak powiedział się, że oni samolotem nie wracają, a wróćcie za tydzień, chłopaki. Bo macie teraz, bo to jest okres taki, jest okres żniw,
Teraz zasiewają. Dlatego to jest szóstka. A za rzecz sportową dostatecznie, ponieważ nie był to dobry mecz sportowo, tylko samo sportowo, był dostateczny chociaż na ciut więcej, nawet na czwórkę tam, żeby to było lepiej. Szóstkę i czwórkę. No właśnie, bo ty się nie trzymasz w ogóle reguł, Kuba, wiesz? Nie, bo wiesz co, nie wiem. Ja mówię, przyznaję cenę, ty przyznajesz dwie. Oskar też mi się wyłamuje i przyznaje za coś, potem musisz jedne rzeczy odłącza. Za ucho wytarg. Dajcie spokój, już dorosłe chłopy jesteście. Mówimy o tym balowaniu. Balować jeszcze nie zaczął na pewno Mateusz Bieniek, bo wiem, że jedzie na wręczenie nagród, między innymi, które zostaną przyznane najlepszym zawodnikom turnieju. I słusznie. Ocena dla Mateusza Bieńka? A ja bym powiedział, że baluje, tylko on to jest ten. Nie, no nie baluje, ale, bo przecież się pytałam, czy się z nami połączy, bo mówi, że jedzie na galę. Lukas kiedyś też jechał odebrać się nagrodę i nie przeszkadzało. Piątki mamy wszyscy, tak? Ja 5+. 5+. Ja szósteczko. Nie. Słuchajcie, Mateusz Bieniek ma w dzisiejszym meczu. Wygrał mecz. 7 wybloków. Dokładnie. A tego nie mam, wiesz, a ty masz to zrobione. 7 wybloków. 7 wybloków, chyba pierwszy raz w tym turnieju ma więcej pozytywnych niż negatywnych dotknięć. Jego no bo to jest liczone. To dla kibiców, dla nas istotna jest sprawa, dla trenerów istotna sprawa, w ilu kontaktach w twoim bloku piłka wyjdzie w trybuny. Jest to istotne. Ten procent, czyli nawet nie chodzi, czy zostanie w grze. Chodzi o to, czy jeżeli siebie uderzamy w ręce, to jaki procent leci w trybuny? Może szóstka minus za te dwa taki w aut, ale ogólnie to uratował nam drugi mecz. Ale to było na milimetry, Oskar. To też ciężko się przyczepić, więc... Nie, jeżeli ma ten tych 12 plus wybloków... Siedem wybloków. 7 wybloków, zagrywka wygrana... Czapa, no zrobił znowu swoje znowu serię 12 szóstkę, zagrywek nie. Plus 7, no więc... No właśnie to jest to, że my, wiesz, to masz te dokładniejsze, no, ale ty, no, bo ty masz ten komputer. No ty masz od prezesa, to wiesz. Dobrze, Kuba Kochanowski. Nie powinien kładać. 4,5. Czemu 4,5? Chciałeś inaczej niż... Brakuje mi trochę, znaczy ofensywa oczywiście, tak jak w przypadku Kuby, rewelacja, bo 5-6 skończonych 83%, więc tu jest ten. Finalnie kończy na plus 1, ale jest bez bloku. Sprawdzaliśmy, Oskar, 4 wybloki, tak? Mateusz miał 7, on miał 4. Trochę mi brakuje jeszcze regularności, jeżeli chodzi o Kubę, o zagrywkę, bo 5 zepsutych zagrywek, więc dlatego daję mu 4,5, aczkolwiek bardzo dużo dobrego działo się dzisiaj w tym meczu, zarówno wokół jednego, jak i drugiego środkowego i w pewnym momencie, jak mieliśmy problem na skrzydłach, Janusz super uruchomił grę środkiem i wsadził wreszcie takiego starego kochana w gwoździa. Takiego, z drugiego metra. Tak, puch. Przez bark, dokładnie. I szedł na tej zagrywce na 100%. No popsuł 5, ale to były zagrywki w linie, szukane. No nie ma aż takich pozytywów jak Bieniu, dlatego daję mu o jedno mniej niż Bieniu, ale to był dobry mecz. Bo dużo, tak jak właśnie Paweł powiedział, bardzo dużo się dookoła niego działo. Dobrego. No dobra, to stawiamy kropkę, tak? Chyba wszystkich? Coś jeszcze? A jedno pytanie do was. To, co mówiłem o Zatorze odnośnie wyciągania za uszy tego zawodnika, któremu ufam, a nie jest najlepiej, czy Kochan nie jest wyciągnięty z tego roku, który jest słaby, początku tak, słabego. Tak. I widać ostatnio, wczoraj też nie narzekaliśmy na niego, bo nie mieliśmy prawa na niego narzekać, ale dzisiaj jakiś rytm złapał już takiej pewności i to nie, czy to nie jest właśnie to, że Nikola mówi, jesteś grasz słabo, jesteś bez formy, czujesz się mentalnie źle, no bo te chłopaki, czy Zati, czy Kochan po tym sezonie dostali po uszach za ten sezon cały. No. Mhm. Ale ja dlatego pytałam się wczoraj, Oskar, chyba właśnie pod kątem Pawła Zatorskiego, czy to jest konsekwencja tego sezonu ligowego? Pewnie też, pewnie no oczywiście, też. No, jeżeli nie czujesz się, jeżeli popatrz, Zaksa rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, było tak, idziesz na Zaksę, jedziesz do nich, mówisz tak, odpalam na zagrywce. Dobra, no bo trzeba odpalić na zagrywce. No ale z tych zagrywek psujesz 20, a wstawiasz im 2 asy, bo nie da im się wcisnąć asa, bo musisz albo po tasie, albo do linii, bo wszystkie te strefy między oni chronią, grają nad sobą, bo tam Zati tam kontrolował te wszystkie problemy, tak. Czyścił te problemy. Jeżeli czujesz się przez 6 miesięcy, że ty nie masz problemów, to ty przyjedziesz na kadrę bez problemów. Ale jeżeli ty przez 6 miesięcy nie czujesz się pewnie, no bo kurde, tutaj zmiana trenera, tutaj coś tego. Kontuzja jeszcze, pamiętajcie, to, że coś takiego nie bardzo. Nagle się okazuje, że mecz przychodzi Mendes i Poti już wchodzi. Ale to była kontuzja była. Ale w tym meczu jakieś było tak, że Poti już na zagrywkę, na przyjęcie, chociaż Poti to jest świetny przyjmujący, to nie bez dwóch zdań, ale... I ty przyjeżdżasz po 6 miesiącach takiego braku pewności siebie,
No to jest ten moment, co Nikola dodaje, prawdopodobnie to jest o to chodzi. No ogólnie chłopaki w Zaksie właśnie mówili o tym, że on daje ten bufor, że z nim się bardzo, że Nikola, mówi o Nikoli, że on to nie jest trener, który bardzo szybko cię zmieni, jak ty grasz słabo, tak? Daje ci ten sygnał, że ja w ciebie wierzę i z Kochanem na pewno tak było. Znaczy, no na pewno, nie wiemy, ale możemy się domyślać, że to tak właśnie ciągnie było. Go za uszy, ewidentnie. No, ale wie też, że ma w obwodzie Kłosa, który tak. Do tej pory zawsze wchodzi i daje mu mnóstwo pozytywów, tak? Na boisku, zarówno i w strefie sportowej, jak i mentalnej. Możemy powiedzieć, że tak jak no, Karol coś wszedł jeszcze, ale to Karol moglibyśmy powiedzieć, że też po co pojechał na półfinał i finał, tak? Ale wiesz, ja nie zapytałam o to, że po co pojechał, no bo ja no. Zdaję sobie z tego sprawę, że jedzie zawodnikiem, wie, że nie będzie, ale nie dotknął, no właśnie. No nie dotknął piłki, no. Wiesz, i jak to wpływa na głowę takiego zawodnika, teraz się zastanawiam. Znaczy, wiesz, no, chyba, że wiedział to od początku. Ale Piwko wiedział, jaka jest rola jego w karze, ale z drugiej strony mówiliśmy o tym przed tym turniejem, że naturalnym następcą Zatiego za 2, 3, 4 lata, daj Boże zdrowie Zatiemu ile grać, ale Piwko ma wszystko, tak. Żeby zastąpić w kadrze, być pierwszym, najlepszym naszym libero. On w lidze pokazał, że jest najlepszym libero, był w okresie przez ostatnie lata, pokazuje, że jest kozakiem. I jeżeli my mówimy, że on jedzie do Kanady po to, żeby on był następcą Zatiego, bo po to było przygotowanie, żeby on się nauczył grać w kadrze, no to teraz nie dotyka piłki. Gdzie są podstawy, żeby dotknął? No, żeby Zatiego grał na 80%, mówimy, Piwko by stanął w kwadracie i mówi, sorry? Ja poczekam. Parę lat. Słuchajcie, chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię, ale to prośba już od internautów, od Twittera dokładnie. Oskar, no. Pewnie wiesz, o co chodzi. Nie wiem, czy ty, Kuba, też tak. Widziałeś, bo zostaliśmy wywołani tak naprawdę. Tak. A to jest dobra ekipa, która ma pojęcie o siatkówce. Ja z nimi lubię gadać. Ja też, tak dlatego jest. Też usiadłem. Szósty set, trochę. Pozdrawiamy serdecznie. A prośba była, no właśnie, o odniesienie się do tych ewentualnych przyczyn problemu z atakującymi rywali. Tutaj, jeżeli chodzi o Romano, to ta statystyka była nieco niższa. Oskar, ile mówiłeś? 41. Ale Romano oszalał w pewnym momencie. Jakoś ryzykował w trudnych sytuacji, jakoś takie te problemy. Znaczy, na 0-1, ale chodzi o to później, że już na 0-1-0. No, już by tylko oszalał. Było chyba po tym twicie to już było tylko gorzej. Przeczytał. To wiecie co, ja zacznę od tego, bo akurat Piotrkowi wysłałem te analizy, trochę posiedziałem kiedyś, bo siatkówka jest fajna, wizualnie zawsze możesz sobie podpowiedzieć, ten grał dobrze, ten grał źle, statystyki są dobre. I zmienić trenera. Natomiast któregoś dnia z ogromnej bazy danych zrobiłem, dałem sobie odpowiedź na to, co to znaczy atakować dobrze, bardzo dobrze. Czyli z 1200 zawodników policzyłem średnie, czyli naprawdę z dużej próby. I te wyniki oprócz Nimira i Sterna, są na granicy dobry, bardzo dobry. Nie uważam, że to jest jakiś super problem naszej reprezentacji. Oczywiście rzecz do poprawy, bo jeżeli atakujesz powyżej 53% atakujący, mówię o stricte o pozycji atakującego, to wtedy atakujesz bardzo dobrze. Poniżej jest dobrze, więc tu są i efektywność, posprawdzałem też efektywność, też jest na cienkiej granicy tego dobry, bardzo dobry. Natomiast oglądając, bo szanuję już bardzo tą ekipę, bo to jest trójka wariatów siatkarskich. Fanatyków. I usiadłem i obejrzałem wszystkie te mecze pod kątem atakujących. Oczywiście jest kilka spraw. Pierwsza. Nie wiem, jaką ma taktykę na każdy mecz przygotowany Grbicz, więc nie można wchodzić stricte taktycznie. Druga rzecz dla mnie kluczowa w tym momencie jest taka, że my oprócz meczu z Holandią, gdzie Nimir pobijał naszych środkowych, my nie mieliśmy problemu z blokiem. Więc jeżeli, bo to jest kompleks, jeżeli decyduje się Nikola czy sztab trenerski, że zamykamy prostą i drużyna zamyka prostą, to my mamy bronić. A my nie bronimy. Oprócz dzisiejszego meczu nie bronimy nic. I technicznie, tak techniczno-taktycznie możemy się przyczepić do, albo już o tym, zanim oni to napisali, uważam, że trochę nieefektywne jest pomaganie Śliwki do pierwszego tempa. Czyli na 100 ataków 3 razy on dotknie i pomoże, ale później tuś przeleci, tu źle, tu nie domknie tego kierunku, który powinien. Więc to jest jakby jeden element techniczno-taktyczny. Natomiast my normalnej siatkówce obecnej, że jest dużo, często jest dziura w bloku, my w szóstce nie obroniliśmy nic do dzisiaj. Tak, pierwsza obrona Semena, co ci pokazałem w telewizji, pierwsza obrona Semena w pierwszym secie. Na czysto w środek,
i stoję, jest na, piłka leci na mój korpus. Tak, i to jest pierwsza piłka, którą my wybroniliśmy do góry, a tak to było zawsze, to tak, jakby, tak właśnie było z Aminem z Iranu, że my skakaliśmy bardzo równo, ale tam ktoś musi czyścić w obronie. To nie jest tylko, że my mamy blokować. My to przeszliśmy obok, ale dzisiaj mecz o brązowy medal jest 2-2 w blokach. I ogólnie siatkówka schodzi w dół z blokiem, już się nie... Dlatego odwalmy się od tego bienia, bo my jeszcze wszyscy dążyli tak. Nie, bo, się już tak, bo to już taka jazda jest tak, ale ktoś że... nawet Piotrka Nowakowskiego wspomniał na czacie, że... Nie, no ja będziemy Witka Romanesco. Nie, chodzi o to, że blok jest trudnym elementem, blok jest rzadkim elementem, on jest coś dodatkiem do całości. Nie wygrasz mecz blokiem, masz 15 bloków, ale to się zdarza rzadko. A łatwiej teraz przy ofensywnej siatkówce trafić asa, niż zablokować gościa, a w szczególności jeszcze jeden na jeden. No tak. Łatwiej strzelić asa, niż zablokować jeden na jeden. Ja już to mówiłem kiedyś w jakimś programie, że na przestrzeni, bodajże, bo, już to, bo może mógłby mnie ktoś sprawdzić, ale pewnie nikomu się nie chce, tylko ja jestem taki zagorzały w tym. Poczekaj, ale... rzuć hasło, zaraz zobaczymy. Na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie średnio, bo to są takie imprezy, gdzie możesz powiedzieć, dobra, to jest podsumowanie czterolecia, średnia bloków była 3,022, a to spada już prawie do 2,0. Spada blok i nie będzie już, bo teraz każdy atakujący już tam nie ma zaginania. To jest wszystko wysoko, bardzo dużo się gra blokout i trzeba bronić. Trzeba bronić, skupić się na pasywnym bloku. Bartek nigdy nie był wybitnym, ale nawet nie bardzo dobrym obrońcą. Dzisiaj grał kapitalnie w obronie Bartek. To była ta strefa mentalna i leadershipu, bo chciał bronić i to było widać. Natomiast Bartek nie jest broniącym, atakującym. Marcin Janusz na początku miał słabe. Z każdym meczem broni lepiej, ale tak, nie bronimy w jedynce, nie bronimy w szóstce i zgodnie wszyscy mówimy, że Paweł jest przyjmującym libero, ale nie broniącym. I tu jest ta efektywność, która dalej nie jest jakoś super wysoka i nie powinniśmy się tam akurat tak bardzo martwić. Natomiast my, podobnie tu akurat jakbyśmy podsumowywali Ligę Narodów, cały VNL. A dobrze, że to wywołałeś, bo mamy taką grafikę i wszystkie mecze, właściwie wyniki wszystkich meczów, które Polacy rozegrali. To niestety dla mnie nie zrobiliśmy żadnego postępu w obronie do Igrzysk Olimpijskich. Ja jeszcze do tego systemu, który ty zwróciłeś uwagę, to i tak trzeba przejrzeć, tam trzeba z chłopakami pogadać, Nikolo trzeba pogadać, bo teraz możemy sobie tak gdybać, ale ta pomoc jest bardzo duża i czasami moim zdaniem przesadzona, bo właśnie. Bo patrz, gramy na Stany i my puszczamy atakującego z drugiej linii non-stop samego. Gramy na Amina i po pozytywie Amin jest zostawiony sam, na jeden na jeden, na drugą linię. Ta presja, i to tak, może nie tyle co presja, może to odrzucanie tej drugiej linii w ataku, gdzie dla gości, którzy mają teraz po 2 metry, czy ona taką jest pierwszej, czy drugiej, ja przy tym fantastycznym sezonie Faryny w Będzinie, to myśmy mieli tak, że on miał w drugiej linii przy skuteczności w pierwszej. Konar. Bo przy takich wzroście to już jest, to nie ma takiej różnicy dla atakującego, czy on nawet woli, bo on leci do przodu. Więc może tu jest kwestia taktyki u nas akurat, ale też trzeba było sprawdzić efektywność, no bo 50% jest dobre, ale się może skończyć na plus 5, czy plus 4 atakujące. To też jest istotna sprawa. Wiesz co, Kuba, sprawdzałem efektywność tak? I ona jest też na poziomie 32%, czyli ten między dobry, a bardzo dobry. Czyli dzisiaj Kurek na 38, dlatego dałem dostateczny. No, to wiesz co, tak jak już wchodzimy w takie bajerki, to jest bardzo źle. Co on tu ma? Bardzo źle. Na tą stronę to wyłącz. To jest... masz? Pokaż. To jest moja praca, którą poświęciłem troszkę, czyli te wszystkie wyliczenia, ile co to znaczy źle, bardzo dobrze. Weź odwróć, to trzeba było nam to przesłać, byśmy... To w taki sposób wygląda, to Bartek Kurek by się nie złapał do dopuszczając, jeśli chodzi o 38% w ataku. Czyli dobrze, to ja wracam do trójki. Nie, już nie ma nic, nie ma Ale mówiłem, że bez zasad jest. Właśnie mówiłam, że ja mam zasady, ale w ogóle ich nie trzymasz. Tak, ale trzymając się zasad programu, mam ogłoszenie parafialne dla naszych widzów, a chodzi tu oczywiście o ofertę Canal Plus Online. Dla widzów kanału sportowego dużo sportu, w tym oczywiście Ekstraklasa. I La Liga, to myślę polskich kibiców interesuje bardzo, tym bardziej, że Robert Lewandowski w Barcelonie zagrał już i grał będzie. 20 zł przez pierwsze 3 miesiące, szczegóły oferty znajdziecie o tutaj u dołu w linku. Dobrze, a my wracamy do siatkówki, do podsumowania Ligi Narodów. Widzieliśmy przed sekundą cały spis tych meczów, no trochę się działo, zleciał mi w sumie ten czas, ale działo się dużo. To wszystko to miały być przygotowania do Mistrzostw Świata. Te mecze się skończyły, będą jeszcze jakieś sparingowe, będzie memoriał Wagnera, ale dostaliśmy jakieś odpowiedzi. Czy wy jesteście spokojni przed Mistrzostwami Świata? Czy jesteście w takich samych nastrojach, jak bylibyście, nie wiem, w połowie Ligi Narodów, czy nawet przed jej rozpoczęciem?
Ja? Bo tak się patrzy. Co ja dopuścić do głosu. Czy ja jestem usatysfakcjonowany? No na pewno traktuję ten brązowy medal jako niewątpliwy sukces tej reprezentacji i na początku miałem sporo obaw o to, jak ta reprezentacja będzie grała, jaki sobie DNA, że tak powiem, wypracuje, jak będzie funkcjonować. Dobrze, że skończyliśmy to medalem akurat, bo wiadomo, że tak jak rozmawialiśmy na początku, ciężko byłoby dzisiaj jakby tutaj robić jakieś podsumowania, kończąc z przysłowiowym burakiem, ale na pewno sukces. Fajnie powiedział Bartek Kurek, jesteśmy jedną z najlepszych reprezentacji na świecie i tego się musimy trzymać. Oczywiście tych chętnych do zdobycia medali na Mistrzostwach Świata będzie także kilku, ale jesteśmy na pewno top czołówką na świecie i z tego powinniśmy się cieszyć. Tak naprawdę poza meczem ze Stanami, który chyba paradoksalnie był naszym najgorszym spotkaniem pod każdym względem, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Myślę, że w większości przypadków Nikola uzyskał te swoje odpowiedzi. Rozmawialiśmy tutaj, nie wiemy co do końca z Libero, nie wiemy do końca co z Bartkiem Bednożem. Chyba wiemy. Albo i wiemy. Aczkolwiek chyba jak na nową reprezentację z nowym sternikiem, to naprawdę duża piątka z plusem dla tej reprezentacji. Ogólnie Liga Narodów przybrała taki charakter, który nie sprzyja trenerom. Czyli bardzo szybko po sezonie musisz się już zebrać i zacząć grać mecz za meczem i uczysz się drużyny w takim przypadku, jak my jesteśmy, czyli nowej drużyny, musisz się uczyć na boisku. I na oczach naszego kraju tak naprawdę. Nasze nieszczęście, bo będziemy mogli to zobaczyć na żywo, natomiast na nasze nieszczęście znowu te Mistrzostwa Świata w Polsce są i więc automatycznie z ułamku sekundy presja wzrosła dwukrotnie i wszyscy teraz patrzymy i mówimy o tych Mistrzostwach Świata. Presję będą nasi siatkarze mieli zawsze. Natomiast patrząc na to tak, no jest część spotkań, które kompletnie nic nie dają na tej Lidze Narodów, a później jest część tych spotkań, w których my musimy pokazać, że już jesteśmy gotowi. I tak jak Paweł powiedział, my musimy patrzeć pozytywnie pod tym kątem, bo ja podepnę to trochę pod ocenę na przykład sezonu Jastrzębskiego Węgla. Drużyna przegrywa 12 czy 13 razy w sezonie, ale 8 razy z jedną Zaksą, tak? I ona zdobywa, nie wygrywa złotego medalu, więc możesz powiedzieć, nie, B, to nie był fajny sezon, ale miałeś po prostu jeden zespół, którego nie dojechałeś, nie dogoniłeś go, był ktoś od ciebie lepszy. I na dzień dzisiejszy mamy jedną bardzo ważną odpowiedź, bo mi to wczoraj w ogóle umknęło, że my mamy Stany w grupie, tak? Bo my ciągle mówimy o ćwierćfinale, półfinale. Bułgaria, Meksyk, Stany Zjednoczone. Dokładnie, a my będziemy mieli bardzo poważny test na tym turnieju Mistrzostw Świata. Który nie będzie istotny. Znaczy w sensie dalszym, natomiast mentalnym i też prasy, bym tak to powiedział, będzie super istotny. I tu mamy po prostu już bardzo fajną, i ja się cieszę, że my też po tym poprzednim sezonie, gdzie trochę się bawiliśmy tą Ligą Narodów, my mamy tu, wychodzimy z kajetem zapisanych rzeczy, które potrzebujemy, tak? Mamy spore problemy w niektórych elementach, gdzieś statystycznie, globalnie możemy powiedzieć, że nie wiem, zagrywka jest okej, ale na przykład zagrywka ze Stanami już nie. Więc wiemy, nad czym mamy pracować. Wygraliśmy 12 z 15 spotkań, dobrze? Dobrze mówię? Tak, poprosimy jeszcze raz tą grafikę ze wszystkimi meczami. Dwa w grupie, znaczy dwa w, tak? Tak. Tak. No, to jest 12 z 15 spotkań. Wygraliśmy, bo to też dzisiaj widziałem, wygraliśmy z każdą drużyną, z którą dzisiaj grali, w której tej Lidze Narodów przyszło nam grać, bo jednak Stany pokonaliśmy w fazie grupowej. Mecz z Włochami w fazie grupowej, w pierwszej rundzie graliśmy drugim garniturem, więc też możemy sobie to gdzieś tam podłożyć. To jest pozytywny turniej. My już chcemy wygrywać złota. Wolę wygrać złoto w drugim turnieju sezonu niż w pierwszym. To ja tak na koniec troszkę, bo tam troszkę dorzucę, troszkę w drugą stronę. Z jednej strony na koniec, a myślisz, że program kończy? Nie, mówię na koniec podsumowania tego waszego, w sensie, czy szukamy pozytywów, negatywów. Nie szukałbym negatywów pod tytułem, że coś jest bardzo złego po wczorajszym meczu, czy w ogóle te mecze, które graliśmy z topem, ratowaliśmy się jednym zawodnikiem, jakoś jedno ustawieniem, nie systemem, tylko jedną zagrywką Bieńka albo z atakiem Kurka. Nie system nam wygrywał granie z silnymi zespołami, tylko jakieś poszczególne pojedyncze rzeczy. Ten postęp, jeżeli chodzi o blok, obronę, nie ma, znaczy postęp, okej,
ten jeden mecz tam, ale tylko ten tam jeden mecz nie zaburzy całości, bo nie może tam jeden mecz zaburzyć, bo nie, tak samo nie zaburza Stany. Mi tylko chodzi o to, że ja tak pamiętam, zanim jeszcze Liga Narodów się zaczęła, nawet tak w tej trakcie pierwsze mecze to było, no, Mistrzowie Świata, idziemy po złoto Mistrzostw Świata, po medal Mistrzostw Świata i zastanawiam się, czy Liga Narodów trochę nas ostudziła, no czy właśnie wręcz przeciwnie. I no dobrze, będziemy na ten mecz ze Stanami Zjednoczonymi patrzyli tak przymkniętym okiem, że dzień gorszy mógł się zdarzyć, ale jeszcze z innej strony, patrząc na mecz z Iranem, tam też nie było doskonale, że tak powiem. Ja myślę, że ostudziła nam głowy troszkę, ale z jednej strony my w każdym turnieju musimy grać o medal. Zapracowaliśmy sobie na to. I to jest coś, czego nie możemy się wstydzić, ani nie wiem, krygować. Jezu, kochany, nie, presja jest, bo mamy grać w półfinale. Nie, my w każdej imprezie mamy grać w półfinale, bo na to ciężko zapracowaliśmy wszyscy przez ileś tam lat. I bardzo duża grupa zawodników. I duża grupa ludzi w ogóle w siatkówce zapracowała na to, żebyśmy na dzisiaj powiedzieli, jesteśmy w półfinale, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. I to jest okej. Okay. A druga sprawa, czy my jedziemy zawsze po złoto i żeby wygrać po 3-0? Nie, nikt tak nie sądzi, żebyśmy wygrywali zawsze po 3-0. Oczywiście chcielibyśmy w stylu, nie chcielibyśmy przegrywać do 13, bo kto by chciał przegrać? Ja parę razy przegrałem, nawet dychy raz nie wyszedłem. To nie jest najprzyjemniejsze uczucie na świecie. Więc te negatywy są, bo progres taki, jakbyśmy widzieli na przykład, czy ten mecz, czy turniej ten, ostatnie mecze są lepsze od początku, czyli w sensie o tym, czy my rośniemy. Na początku wydawało się, że rośniemy, a później się okazało, że tak, już w Gdańsku graliśmy z Iranem, Iran nas tam skarcił. Później dwa mecze, które nie były tam, Chiny już nam pokazały, że mogą wygrać z nami seta, gdzie atakują na 70% w pierwszej akcji, co w ogóle na nas nie powinno się zdarzyć. Mówię o tym, że tak, że nie ma hura optymizmu, ani nie jedziemy teraz, że jest super, bo nie jest super, bo ta praca musi być wykonana, ale nie jest bardzo dobrze. Nie ma powodów do paniki. Nie ma powodów do paniki. Jest bardzo dobrze, bo mamy medal, jest fantastycznie, mamy medal, więc tak chłodno, ja to lubię chłodno tego sportu, może dlatego, że w tym sporcie siedzę całe życie, nie podniecam się, no może jak w Open wygrywał Cameron Smith w golfa, to się podnieciłem, bo on super, mówi, tak bardzo go lubię. Kto? Cameron Smith, taki mały włosy. Cameron Diaz. To drugi. To ten drugi Cameron. Więc ja się nie podniecam sportem w sensie takim, że głowa paruje mi. Po prostu do tego podchodzę chłodno. Na dzisiaj chłodno. Nie ma tak wielu czynników, żebyśmy byli hura optymistami, bo nie ma. No właśnie, ja chciałam was zapytać o takie elementy, które po Lidze Narodów są dla was takim hura optymizmem. Czy któryś z zawodników? No. Znaczy nie, ja hura nie, ja właśnie do tego dążę. Czy tak, hura, że Bartosz Kurek jako kapitan i lider? Czy Tomek Fornal, który po trudnym początku nagle jest, mamy to i widzimy to. Myślę, że w strefie ofensywnej, czyli ataku, zagrywki, jesteśmy mocni i to jest coś, na czym możemy budować, bo siatkówka jest budowana na ofensywie. W strefie defensywnej jesteśmy przeciętni i nad tym musimy pracować, bo jeżeli zespół chce zdobywać mistrzostwo, nie wiem, czy Nikola powiedział taką mądrą rzecz, którą mówią wiele trenerzy, ale przypisuje się to różnym, tam, że wygrywasz, możesz grać mecze, wygrywasz w ofensywną, ale mistrzostwa defensywą. Tak. Ale to dotyczy pewnie wszystkich Grecji, w mistrzostwach Europy w piłce nożnej, co strzeli jedną bramkę z mistrzami Europy. Chodzi o to, że tu mamy rezerwy i tu mamy braki. Ale te braki nie były poprawiane poza tym dzisiejszym meczem, ale to też nie wiadomo, czy to po prostu... To musi być 3 z rzędu, żebyśmy ocenili. A tylko gdzie my nie mamy, dlatego mówiłem o tym systemie tej Ligi Narodów, że od jakiegoś czasu, kiedy ja pracowałem w reprezentacji, to był miesiąc, wszyscy się zamykali, było rano, po południu trening, później jak jechałeś na... Z Raulem to na pół roku. No, tak? No oni na pół roku. Bo my też dużo oczekujemy, za dużo oczekujemy od trenera, że on przyjdzie i to po prostu just like that zmieni na przykład... Wiesz, ma najlepszych zawodników świata. No to ale wiesz, ale przed chwilą na przykład mówiłem o tym, że Bartek Kurek nigdy nie był wybitnym, ani nawet bardzo dobrym obrońcą. I poprzez mówienie o tym, jak ty powinieneś bronić, to on, Bartek, się nie stanie lepszy. To się zamykało na sali, trenowało się systemy, o których tak mówisz, a my jedziemy na indywidualnościach. Tak właśnie Kuba mówi, zastanawiam się, mamy punkt zaczepienia, że mamy w miarę solidną ofensywę, bo ta bardzo solidna ofensywa będzie wtedy, kiedy będziemy przyjmować. Bardzo duży pozytyw dla mnie, nic się nowego, Marcin Janusz obronił się dla mnie, dał sporo. Pisał dzisiaj, będę go bronił jak lew. Tak, będę go bronił jak lew.
No, natomiast no mamy, no, to przyjęcie jest do poprawy i mają teraz ten miesiąc, żeby pracować i defensywa. No, tu nie będę w ogóle wchodził w polemikę, bo to tak jest. No. Ja, jeśli chodzi o zagrywkę, bo jedna rzecz, która dzisiaj była i zagrywka nam gasła w trakcie meczu, to tam jest jednak grupa, nazwijmy, Zaksy, tak? Mi brakuje trochę tej zagrywki z Zaksy, tak jak dzisiaj graliśmy w pierwszym secie. Tu. Ale dzisiaj, po 90 na godzinę. Po 90 na godzinę. Dzisiaj Bartek Kurek wykonał skróta. Ja, jak ostatnio był Semen, to później do mnie dotarło, że miałem go zapytać, ile razy zagrał skróta w trakcie tej Ligi Narodów. Bo w polskiej lidze to oni zabijali tym, że tu raz 120, a tu raz skrócik. I my nie zagrywamy. Janusz ustawiał sobie całe przyjęcie. Tak. Oni tam 7,5, skrót. Oni na czwarty, spin do tego. Współczynnik liczbowo, tylko że tu musiałbym wyciągnąć tych właśnie, nie wiem, słabszych rywali, no to my mamy bardzo dobry. Natomiast wczoraj na przykład to jest coś, co też było jedno z elementów. Idzie Bieniu, który zagrywa dobrze, ale zagrywa wszędziego, tak? Bo zgubiliśmy... Ale wiesz, bo się zrobiło to. Dzisiaj się zaczął mecz, była linia, konflikt. Tu musimy tego, na tym musimy więcej pracować i więcej alternatyw. Słuchajcie, jeszcze słowo o ataku, bo o Bartku Kurku powiedzieliście dużo, ale do Bolonii pojechał też Łukasz Kaczmarek i Karol Butryn. Co o tej dwójce po tym turnieju w Bolonii wy możecie powiedzieć? Jeszcze do odpowiedzi, bo pytała się jeszcze do czego? Jeszcze połączę z tym, czy co nam dała Liga Narodów z odpowiedziami. Jakie odpowiedzi nam dała? I do tego dążę, odnośnie teraz mówisz Butryn, Kaczmarek, Bednosz, no właśnie, tak, Popiwczak. Tak. Nic nam nie dała Liga Narodów, ponieważ Popiwczaka nie możemy powiedzieć, czy on zagrał dobrze, czy źle. Bednosz jest spalony i w sensie, nie wiem, jak on mentalnie to przeżyje, bo to nie jest proste, bo to jest coś, co my mówimy o gościu, który był w dwóch klubach, gdzie 95% Polaków nigdy nie trafi. On był w dwóch klubach takich, gdzie w ogóle my mówimy o topie absolutnie światowym, gdzie on jest spalony. Kaczmarek atakując na tym turnieju, no, to cztery razy? Szybka akcja. Znajdziemy, ile razy atak. Więc tu odpowiedzi nie dostaliśmy. Dostaliśmy odpowiedź pod tytułem zawodnika tylko serwującego, gdzie uważam, że Butyn, właśnie to mówisz o tych skrótach. Mm-hmm. Tutaj ta presja troszkę, wiesz, jak czujesz pewnie, to sobie zagrasz skróta. Jak się nie czujesz pewnie, to odpalasz i nagle trafiasz, nawet jak trafisz dobrze, trafiasz nie w to miejsce, gdzie chcesz. Wchodzi Butryn, pierwszy serwis strzał, a drugi serwis skrót. Tak. Bo on jest człowiek bez psychy. To jest facet, który... Ja wczoraj oglądałem ten film taki sensacyjny z Goslingiem, tak, on morduje wszystkich. 7 ataków, no tak? 7 ataków. Co my możemy powiedzieć o Kaczmarku po 7 atakach? Mówię o tym Goslingu, że on ma twarz mordercy i zabija 300 terrorystów, czy tam kogoś tam. To tak jest Butryn. On wchodzi, mówi, mam zagrać do lidze w Katowicach, strzał wielki z kimś? Wchodzę. Mam zagrać na Lidze Narodów? Wchodzę. To jest odpowiedź. Kaczmarek 7 ataków? To powiedz mi, jaka to jest odpowiedź. Żadna. Jedyny Karol jest odpowiedzią. Mamy jedną pewność, że Karol jest pewniakiem, że wychodzi na boisko i da. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, no nie mamy, nie dostaliśmy odpowiedzi. I możemy już jej nie dostać, bo... Znaczy, nie, właśnie wiecie, jeszcze a propos Bartka Bednoża, ja się zastanawiam, jak Nikola wyobrażał sobie jego rolę tak naprawdę na turnieju w Bolonii, bo mówicie też o głowie, o psychice, jak on sobie udźwignie to, co się tutaj działo tak naprawdę. To jaki pomysł na niego tu miał Nikola czego nie zrealizowali, a mieli, bo ja nie wiem. No musiał mieć plan, tylko... Pytanie teraz czemu, czy to... Nie. Ale paradoksalnie, grał dobrze przy Witalu, a Vital go nie brał. Tak. A tu nie gra źle, no bo jeżeli byśmy nie wyciągnęli, no ale dzisiaj gadaliśmy o tych asach, no naprawdę tam były ze 3 strzały takie, że ten drugi strzał Zatiego, to Zati ma tutaj siniaka takiego, skochany jak od De Falco, dostał jego strzała. 2 strzały po taśmie, a my gadaliśmy o Gdańsku, rozliczamy Bednoża za przyjęcie, my mamy go za atak, a zaatakował 3 highbole. I ciężko. Dlatego ja wczoraj też mówiłem o tym, że ja już bym dzisiaj w ogóle absolutnie nie wpuszczał Bartka na boisko. Nie dlatego, że nie, już uważam, że nie, absolutnie nie powinien jechać, tylko żeby nie było samobuja. Żeby on nie pojechał z tej Bolonii do domu i już mówię, Boże, gdzie... Ale on już pojedzie. Z drugiej strony to wczorajsze 5 na 8... Tak, tylko chodzi o to, że on jest tu pod wodą
czy on będzie metr pod wodą, czy dwa metry, to i tak będzie pod wodą. No, to prawda. Ale dlatego my możemy sobie teoretyzować i ja uwielbiam tą robotę teoretyzowania, bo jesteśmy po fakcie. Ekspert siatkarski, telewizyjno-internetowy, najlepsza robota na świecie, bo my oceniamy, co się wydarzyło. I nie mamy odpowiedzialności I robimy to, ten dobrze, ten źle, ten 4, ten 5. Robota moja jako trenera była taka, że ja muszę to przewidzieć, co się wydarzy wcześniej. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje, bo to jest... Ja mogę na czasie wczoraj, Nikola mówi, panowie, musimy się zebrać, krzyknąć, a ty patrzysz, a ci zespół gaśnie. I ty mówisz, dobra, muszę zmienić, ale co mam zmienić? Zmienić bednoża, no ale muszę coś zrobić. No i w pewnym momencie jesteś bezradny. I tak Nikola wczoraj był bezradny. Oczywiście Nikola to jest super aktor, on nie pokaże, bo on jest... No, w wywiadach też poker bardzo dyplomatycznie. Ale to bardzo dobrze, wywiady, on ma... Od tego są. Wiesz, niektórzy traktują jego trochę arogancki, ale to jest Nikola, który wchodził, ja go poznałem, wchodził do szatni, to jemu w prawie ręce całowali zawodnicy włosy, bo Nikola już jako zawodnik zdobył sobie taki respekt swoją osobowością, że po prostu przed nim stoi się na baczność. I tak ma. I on sobie nie pozwoli na to, żeby, nie wiem, panikować, czy na przykład robić sceny z sędziami. Wital miał inny szkoła. Ja nie mówię, że to jest zła, dobra. Jest inna. Swoja. Inna. Tak. Jeżeli doprowadzi do sukcesu jak Mistrzostwo Świata, to też, bo Witala doprowadzi do Mistrzostwa Świata. Nie wiem, jakie miny będziecie mieli, jak wymówię zaraz to imię i nazwisko, ale na czacie pojawia się non-stop, dlatego chciałabym jednak temat ten ruszyć. Zakładam, że tu odpowiedź jest oczywista, ale jeszcze pod kątem przyjmujących, tym bardziej, że w szerokim składzie się znalazł, aczkolwiek na Mistrzostwach Świata myślę, że niemożliwym by to było. Wiecie, o kim mówię? Wilfredo Leon. Jest to element brakujący w naszej reprezentacji? Wiecie co, bo ja uwielbiam tą naszą pracę uwielbiam być w tym studiu, natomiast uwielbiam naszą polską sinusoidę, tak? Mm-hmm. Bo pojechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie, bo mamy Leona i nie wygraliśmy i odpadliśmy w ćwierćfinale tak jak bez Leona i pada hasło, bo my z Leonem to jeszcze ani jednego złota i zaczęło się strzelanie w Leona, że to Zibi! Że to w jego winie. Nie, Zibi to już było później. Zibi, jak nas słuchasz, to przez ciebie. Tak, przez ciebie, ale to jest takie, rzeczywiście, z nim to my nic nie wygraliśmy, uzależniliśmy się od Leona, nie ma szans. Teraz tak, przegrywamy jedno spotkanie i nagle jest Fabian wróć, Leon wróć, gdzie... Nikola out. Winian wróć, bo to trzeba przeprzyjmować. Leszek Kurbanowicz wróć, bo to... Ty, słuchajcie, Leon, zdrowy Leon, to na pewno będzie znowu wartość dodana, ale... będziemy się musieli z nim uczyć grać i teraz my już nie mamy czasu w tym sezonie. Nie mamy czasu, bo on on i tak nie pojedzie. On nie zdąży. Nie pojedzie. Tu mam notatki na dzisiaj przygotowane do telewizji. I tak mam tutaj napisane, mentalność kochamy, nienawidzimy. Polski trener też by w ogóle był zakopany po wczorajszym meczu, by miał zakaz powrotu z Włoch, miałby Schengen, by otworzyli znowu, zamknęli i byłby zakaz wjazdu. Chodzi o to, że my po jednym sukcesie Castellaniego zakochani. Po problemie zaorać wszystko. Jakby tak pracowali Amerykanie, to Sparrow byłby zwolniony 130 tysięcy razy. A my teraz mówimy, jemu daliśmy szansę pracować. A kto jak my, jak kibice, ja to do was kibice tam mówię, czasami mam pretensje o to, że my balansu trochę znajdźmy, takiej chłodnej głowy. Dzisiaj jesteśmy mistrzami świata, najlepiej bronimy. W ogóle bronimy jak Japończycy. Tak. A wczoraj nie umieliśmy piłki odbić. Mówimy, że za wolno gramy, że powinniśmy grać szybciej, bo tamci grał szybciej. Wzięliśmy Janusza po to, żeby grać wolniej, a dokładniej, bo taki system mamy wymyślony. To chciałem powiedzieć pół godziny temu. Mamy Semeniuka, któremu trzeba dać wysoko. I Leona. I pracujemy nad piłką do Leona. Bo to jest taka sama piłka. Jeżeli mielibyśmy się kiedyś przyczepić do Heinera, to miał 4 lata na to, żeby 3 lata na to, żeby przygotować drużynę do Igrzysk Olimpijskich z Leonem i nie przygotował. Bo Leon nie dostawał piłki taką, jaką miał dostawać. Tam z tysiąca małych rzeczy, które możemy powiedzieć. A teraz przygotowujemy się do Semena i Leona. Widzicie? Kiedyś on wróci. Jeszcze Witalowi się w tym programie dostało. Przez przypadek. Nie, akurat wiesz, ja popracowałem z Witalem i to, co on miał, on miał swoją fantazję, miał swoją szkołę, miał swoje przemyślenia. Ja naprawdę widziałem u niego, on miał plan, ale miał po Perugii coś tam się trochę pozmieniało. Oczywiście jak wygrywasz, to zawsze trenujesz lepiej, zawsze twoje decyzje są dobre. Jak coś tam się powinie noga, to zaczynasz myśleć za bardzo. Ale z Witalem, Vital wyciągnął, mówimy o tym, jak się wyciąga za uszy. Jaki przykład najlepszy Witala? Bartek Kurek. Wyciągnięty o tak. I też go wiózł do połowy Mistrzostw Świata. A byśmy zwolniali Kurka i Witala do połowy Mistrzostw Świata.
Słuchajcie, ja spoglądam tutaj tak na ten mecz, bo rzucaliśmy jednak... przed programem. Ja mówiłem, że Amerykanie wygrają. Ale jednak się nie dzieje. 21-18 dla Amerykanów. A bo w czwartym secie. No i... nie, dobrze, że po pierwszym secie nie zwolnili z Perola. Nie ten mental, wiesz? Nie ten mental. I nie dzwonili do Clayton na stole. Ale luź. Dobrze, słuchajcie, to jeszcze tak już na koniec. Bułgaria, Meksyk, Stany Zjednoczone. Tak na początek będzie wyglądała nasza grupa na Mistrzostwach Świata. No cóż my możemy tu powiedzieć? No pyk, pyk, pyk i czekamy, aż będą mecze już po wyjściu z grupy, zakładam. Ja chodzę po mieszkaniu i robię Mexico, Mexico, to z drugiego pokoju mój syn odpowiada ra, ra, ra. Tyle wiem. A ja mam kapelusz. Ja tak. Obiecuję, że przyniosę na Mistrzostwa Świata, jeżeli obiecasz, że przyjdziesz tutaj do studia na ten mecz, to ja przyniosę nam takie, sombrero. W Katowicach. To ja przyniosę tequilę. No nie. Hmm? Nie wiem, to żadnych Katowic. Nie, jadę do Katowic tam na, z bliska pooglądać, także jak będziemy się coś to mikrofon marzyć. Mikrofon, pożycz od syna mikrofon. Słowo o Mistrzostwach Świata. Co, chyba nie odkryjemy Ameryki, jak powiem, albo odkryjemy, że mecz o pierwsze miejsce odbędzie się między naszą drużyną a drużyną Stanów. No, ale bez znaczenia, bo i tak później idziemy na pierwsze. W sensie gospodarze idziemy, bo tam jest jakoś tak zrobione znowu, że... Nie wiem, nie jestem przygotowany w ogóle, jeszcze nie zajmowałem się mistrzostwami świata, bo te systemy się zmieniają, bo przyjdzie na to czas. My musimy sobie jasno powiedzieć, nie awansowanie do półfinału będzie dla nas porażką. Każdego turnieju, a w szczególności mistrzostwa u nas w Polsce. Natomiast... wciąż, i to też jest, bo my te złota, o których tak pragniemy, to my tak rzadko zdobywamy, przypominam, nie? My to nie jest tak, że my mamy patent na bycie, od razu powiedzieć, bo my jedziemy po złoto. Tak, jesteśmy mistrzami świata, ale od tych mistrzostw świata minęły 4 lata i to był jedyny złoty medal, który wygraliśmy, więc jedziemy walczyć. Drugi? No ale chodzi mi, że od 2018 roku, odkąd nie było złotego medalu, jest kilka drużyn. Te cztery, które są tutaj w finale, myślę, że Brazylia może dojedzie. Może Brazylia, chociaż przez brak atakującego tam się mogą nie dogrzebać. Ale to nie jest problem. Słowenia będzie jeszcze. Słowenia, no nie jest, ale o to moglibyśmy też powiedzieć. Tak. Ale jeszcze Słowenia będzie na pewno silniejsza. I tutaj, tu się rozegra. A musimy oczekiwać półfinału, bo pompowanie balonika kiedyś uważałem, że jest na pewno nie na miejscu. Dzisiaj mamy drużynę na półfinał w każdym turnieju, zgadzam się z Kubą. A co będzie dalej? Na pewno mamy szansę obronić Mistrzostwo Świata. Nikola Grbić, jeszcze o nim słowo po tym turnieju Ligi Narodów. Czym wam zaimponował? Czym was zaskoczył? Bo mówimy o tym, że jest zupełnie innym trenerem niż Vital Heinen. Vital Heinen zaskakiwał nas tak naprawdę. A że ściemnia. Że co? Że ściemnia? A co, Vital nie? Ale ten to był ściemnia. Z czym zaskoczył? No to mówiliśmy o tym takim, że całkowicie zmienił obraz, jeśli chodzi o pracę z libero. Natomiast on mi imponuje ciągle tym spokojem i tym takim dawaniem. Nie przejmuje się nami, tak? On wie, co robi. Pokazuje to od początku, że on ma na to plan. Co więcej, no na razie ja tak jak Kuba, jest bardzo stonowany, chociaż mi się bardzo podoba i podoba mi się go ten mental. Zacznijmy od tego przyjazdu do Włoch, nie? Gdzie się znowu fajny materiał do telewizji, żeby polamentować, że to w Polsce to jest, to my jemy kawior i krewetki, a tam były tosty, a on to bardzo szybko uciął. Bo taki mental zwycięzcy, to mi się podoba. A czy... I nie uważam, na pewno nie pójdę tonem tego, że trzeba hejtować za cokolwiek Nikolę, bo on nie ma czasu, może za wczorajszy brak zmian, bo to tyle coś negatywnego. Natomiast ja nie chciałam nic negatywnego, ja tylko chciałam pozytywnego. Kurde, ja miałem przygotowane 10. To dawaj, bo chcę wytrzymać. Nie, no to już jest... A ja mówiłem, że tam będzie piąty set, przecież ja wszystko mówiłem, dobre wyniki. Nikola był takim samym zawodnikiem i człowiekiem, ten rocznik serbski, od nich się stworzyła ta serbska siatkówka, który już nie ma, tego rocznika, ich Bujewicza, czy to było 24-0, wygrywali czy przegrywali, oni się zachowali tak, że zawsze tak samo. Więc on takim samym człowiekiem jest w życiu, to nie jest, wiesz, gościu, który będzie showmanem. I tak samo się zachowuje. Ja w ogóle uważam, że trener
powinien się zachowywać zawsze tak samo, w sensie tak samo jak jesteś na, w hotelu, w autobusie, tak samo się zachowuj na boisku, na meczu, bo obliczalny? Znaczy nie, chodzi o to, żebyś był taki sam, bo każdy ma różne charaktery, tylko jak ty na przykład na treningu bluzgasz, rzucasz, chociaż Mendes podobno taki jest też, że tu jest jazda na treningu, a na meczu jest spokój, chociaż w tą stronę to lepiej zadziała niż odwrotnie, czyli na treningu głaszczesz dobry ojciec, wujek, a na meczu jazda, bo kamera wjechała. To jest słabo i to zespół wyczuje. On po prostu jest takim człowiekiem. Czy zaimponował, to za dużo powiedziane zaimponował. On po prostu ma swój pomysł, trzyma się swojego pomysłu. My mu kibicujemy. Absolutnie. Dajmy mu trochę czasu, oceniamy go dopiero po. Jeżeli ten kamyczek wrzucimy, to co mówiliśmy, tej konsekwencji tego, mieliśmy zbudować z 24 gości, tylko że on też sobie, może tak, zbudowaliśmy z 24 zawodników poprzednią kadrę, a on mówi, ale dobra, ale w 7 gramy, nie? Prędzej, na sam koniec na boisku będzie 6 plus 1, ale będzie 6 i nie wsadzimy, bo jakbyśmy były Mistrzostwa Świata 24 na 24, Polska zdobywa w każdym turnieju mistrzostwo, w każdym, we wszystkich, jeżeli siatkówka by grała, była 24 zawodników na 24. Ale słuchajcie, bo też my musimy być bardzo cierpliwi, wierzyć w to, bo mi się taka analogia trochę przypomina z Rosją. Po Igrzyskach Olimpijskich 2012 do 2018, gdzie oni mieli naprawdę szeroki skład, przede wszystkim na przyjęciu, i tam ciągle było, na każdy turniej to oni przyjeżdżali nowymi formacjami i nie umieli nic wygrać. I przyszedł sam LWO i on powiedział: dla mnie Kliuka, Wołkow, reszta to jest tutaj do pomocy, to jest moja szóstka. I na tym wygrali. Bo zdobyli teraz, byli drugim zespołem na Igrzyskach Olimpijskich. I my chyba tak musimy, musimy tak zrobić. Pytanie, ale was, też nie da się grać 5 lat. Nagroda będzie, nagroda będzie. Ale tak. Też Francuzi po 400 tak przyjęcie. Uf, a tak, a daję. Ale mruknij okiem, czy dobrze czy źle? Dobrze, źle, szybko. 64%? 53. Po 400? Tak. 65. 53. 38. A ty wiedziałeś i postawiłeś tam. No tak, wiedziałem. To teraz pytanie. Ale wstrzymujemy program i oglądamy razem z widzami kanału sportowego Tajbreka, czy idziemy obejrzeć tam w kanciapie i niech każdy ogląda sobie? Jak chcecie to włączyć, a my sobie pogadamy o tym meczu też. W tym. Możecie zostać, przez to będzie trwało 10 minut. 51 w ataku. 51 w ataku Francuzi. Gapeta tutaj szukam. Gapeta tu szukam. I go znajdę. Który miał, widziałem dwie kontry bardzo ważne w końcówce. Ngapet plus 5, 38 w przyjęciu, 47 w ataku. Plus też plus 13, Jean Patry. Dobrze mój francuski jest, nie? No to przez 3 lata z Samikiem. Samicą. No to dawaj, jedziemy. Czyli, a za kim jesteśmy? Ja jestem za tymi, co wygrają. Nie, na kogo postawiłeś? Na tych, co wygrają. Plus 11, Russell. Plus 8. Plus 8, Małgutucia Garrett, który wszedł dopiero w trzecim secie. A czy on grał? W tym roku nie wiem. Przyjęciu, dobra, powiedz mi przyjęciu Małgutucia. 13 przyjęć miał. 100. 92. No widzisz. 69 perfekcyjnego. I 83 w ataku. Dobra, słuchajcie, tiebreak się zaczął. Pierwszy punkt dla Amerykanów. 12-10 skończył. Garrett ma jednego jesteśmy pewni, że Kuba potrafi czytać ten raport meczowy. Dziękujemy. Ale nie, no ja chodzi o to, że na żywca. No brawo, brawo. Ale na żywca. Nawet przed akcją już mam. Tak, mam wyniki przed meczami zawsze. A skąd ty masz takie fajne reporty? Zhakowałem grupę jedną, która wysyła od razu raporty. Taki cwaniaczek. Ale widziałeś teraz na przykład pierwszą Christensen linia, druga strefa 5-6. No ale niestety nie narzenie to. Jakbyśmy porównali zasięg Ngapeta i zasięg na przykład Semena, to tam jest pół metra różnicy. Oczywiście, że tak. To jest to, co mówiłem o tym, że Blizzard sobie może jechać nisko, ale płasko. Ręka. Ale on ma rękę i nogi. On nogami nadrabia bardzo dużo. Mimo że tam pewnie jest z 14% tkanki tłuszczowej, bo tam raczej nie ma 6 jak mierzył kiedyś, akurat byliśmy w hotelu we Francji, mierzyli stroje olimpijskie, to było ze 2 miesiące przed igrzyskami w Rio, to jak założył tą koszulkę,
To no, tak jak ja teraz, nie? I się śmieję, patrz, jestem w ciąży. Dwa miesiące dęki. Ale co jest kapel, ma wywalone. Przyjeżdża na kadrę z bębnem i mówi, wchodzi na mecz wczoraj i robi to. I zabawa. Oskar, a propos wczoraj, powiedziałeś właśnie, że wolisz, żeby Polacy zagrali z Włochami o ten brązowy medal. Dlaczego w sumie? Wiesz co, bo z Francuzami to mogłoby być różnie? Ja ci powiem, Ja, Ola, powiem ci, nie lubię w ogóle takich pytań. W sensie raczej nie lubię. Ale wiesz dlaczego? Ja zapytałam o to tylko pod kątem takim, że no, liczyliśmy na medal i która droga będzie, powiedzmy... A ja, widzisz, ja wybrałem, że przegraliśmy z Włochami i teraz chciałbym z nimi wygrać, bo ja uważam i to i jest nie przykład... wiedząc, że Włosi przegrają oczywiście, tak dotkliwie oczywiście, z Francuzami, natomiast to powiedziałeś. Gdybyśmy, ja, plus ogromny z tej Ligi Narodów jest taki, że my wreszcie pocierpieliśmy na tej Lidze Narodów. Bo bardzo. To, bardzo. I my mamy wreszcie jakiś punkt odniesienia, czego nam brakuje. I ja wolałem grać z teoretycznie lepszą drużyną, bo z nią przegraliśmy, żeby nawet przegrać, ale żeby wiedzieć, co, bo oni mają teraz miesiąc w spale i oni muszą z tych meczów wyciągnąć wnioski, gdzie my mamy pracować, tak? Bo my w zeszłym roku, no po prostu, raz, że graliśmy 62 formacjami i wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z tego było ciężko. Dwa, przyjeżdżaliśmy się po tych wszystkich rywalach. Na tych meczach, na takich trudnych meczach dostajesz odpowiedź, czy gdzie masz nad czym pracować, tak? Jeżeli Bartek Kurek ma dzisiaj 38% w ataku, wczoraj miał też mnisko, patrzy, tak mi skaczą, potrzebuję, nie wiem, popracować nad moim atakiem do ostrego skosu. Dzisiaj bardzo dużo wybloków miał, takich bardzo łatwych wybloków, w sensie takich, że można było z tego grać pierwszą akcję. Wiecie co, ja na przykład, jeśli chodzi o Bartka, nie mówiłem tego tu na antenie, bo gościu jedzie po 70% i wtedy, jak ja to zacznę mówić, to mi ktoś powie, że jest, już uprawiam fatalizm, ale ja bałem się o tego Bartka, bo Bartek nie używał kierunków. Bartek przez cały ten do turnieju finałowego miał jeden prosty patent, wysoko, mocno po rękach. I na tym jechał. I ja się bałem tego, bo wiem, że na Mistrzostwach Świata oni wszyscy będą skakali wyżej. Bartek też będzie skakał wyżej. Jak został MVP, to miał tych kierunków więcej? No nie miał dużo on więcej. Nie był kierunku, to nie jest gościu, który, wiesz, będzie ale miał już, wiesz, czasu, do ataku do skosu, a ostrego skosu to już chyba w ogóle nie ma. Znaczy z pierwszej linii jeszcze trafi, w drugiej linii tego nie ma. W drugiej jest po prostej i to jest mniej więcej też to, że... 6-5 taka. 6-5 i z wąskich piłek ciągnie do prostej. Przestał się mylić po prostej, bo to jest ważne. Ale wracając, Ola, do twojego pytania. Jakie ono było, bo ja już zapomniałam. Dlaczego wybrałem Włochy? Tak. Instynktownie trochę, bo ja trochę lubię patrzeć tak jak tutaj w tym wypadku Nikola. Im trudniej, tym lepiej na końcu, tak? I jak wychodzisz w górę, to jak będziesz miał na początku płaściutko, płasko, no na samym musisz w końcu przywalić szczyt. A jak sobie ciągle wchodzisz po ostremu, to na samym końcu jest łatwiej. No. Dlaczego zespoły z plus ligi z dołu chcą zawsze grać w turniejach przedligowych z mocnymi, tak, a mocne nie zawsze chcą grać ze słabszymi? Dlaczego zespoły pierwszoligowe organizują turnieje i płacą pieniądze, żeby plus ligowe przyjechały? Po to, żeby w turniejach przedligowych turniej zagrać z mocnymi. Z mocnymi. Ale wiesz i co, zepsuli nam Ligę Narodów. Były kiedyś te dywizje, już najlepsze to była ta forma weekendowa, ale kiedyś były dywizje i co daje Australii, czy co daje Kanadzie Liga Narodów, jak przychodzą i dostają bęcki od tych wszystkich najlepszych. Nawet no ale o tym już rozmawialiśmy też, że to z perspektywy do kibica to jest takie, no... Ani to się nie sprzedaje dobrze, ani te drużyny nie pracują nad niczym, co później się przełoży na sukces. No i Francja, tak jak mówiłem, będzie prowadziła w piątym secie. Masz szansę, Kuba. Wiesz co, a ja o te Włochy tak zahaczyłam, bo szybko zaczęłam wracać, bo kompletnie nie mogłam sobie przypomnieć naszego meczu z Francuzami podczas tej Ligi Narodów. Wy pamiętacie to spotkanie? Ja pamiętam, ale nie mogę się wypowiadać. Bo, znowu, się... bo Kwolo bo wszedł grał, Kwolo bardzo dobrze. Wygrał. Ale grał, no trzeba to oddać. No. Nie, no tak, no bo patrzę, to w ogóle inna reprezentacja ale tam tak naprawdę była. Wiecie co, nie, to żeśmy gadali na temat Francuzów wtedy, pamiętacie, jak rozmawialiśmy, dlaczego oni jadą praktycznie całą tą samą szóstką. No właśnie. To jest jedyny zespół na tej Lidze Narodów, który ten ostatni mecz
okej, okay, doszedł Legow, bo tam na początku nie grał, nie było Grebennikowa, ale był Patry, był Ngapet, byli wszyscy przyjmujący, był Toniutti chyba na drugi turniej dopiero przyjechał. Nie były to takie diametralne zmiany jak u nas na przykład, czyli praktycznie... Takiej rotacji nie było. Ngapet gra wszystkie mecze praktycznie. Tylko no prawdopodobnie mu sprawia to większą frajdę od trenowania. No to jest absolutnie, to nie ma bez dwóch zdań. Natomiast no, jak patrzę z naszej kadry, to był tylko Tomek Fornal i Kuba Kochanowski, z tych, których widzieliśmy no, na boisku. A Karol? Kłos, Karol Kłos. No tak, ale mówię z tych, którzy się, którzy wiesz, grali. Ale to jest to jeszcze też do tej formuły Ligi Narodów, że nie ma czasu na trenowanie. Nie ma czasu. Jeździsz. A dlatego myśmy mieli, to co Francuzi zwrócili uwagę, że my jako na przykład Polacy mieliśmy turniej Kanada, okej, ale później Bułgaria, Gdańsk. Więc praktycznie u siebie. Francuzi polecieli... Na Filipiny chyba, tak? Filipiny, Brazylia i trzeci turniej, gdzie robili, też nie w Europie. Gdzie jeszcze był turniej? Chłopie. Nie wiem, ale tym bardziej... Strasznie tak... zadaję trudne pytania. No bo... Nie, poczekaj. To jest taki miszmasz, ta Liga Narodów, że w 4 tygodnie się odbyło 120 meczów i pamiętaj to wszystko. A jeszcze był urlop w międzyczasie, nie? Osaka wczoraj. Czy Japonia? Czekaj, nie, bo muszę sobie... Ale Japonia, bo ja u siebie powiem wreszcie grali. Tutaj rozdzielić. No właśnie, team... Czyli Francuzi prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, Francuzi zagrali w Japonii. Czekaj, no nie... W Brazylii i w Filipinach. Czyli byli Kanadzie. W Kanadzie. No bo przecież no, Przepraszam, dobra, no to dobra, my szukamy. Pod latarnią. My szukamy, ale chodzi o to, że polatali sobie konkretnie i za każdym razem powrót do siebie i znowu zmiana czasowa. Ottawa, Osaka, poczekaj, Ottawa, Osaka i Brazylia w takim razie. Czyli sobie polatali. Czyli zakładamy, no ma, że jeżeli wylatujesz... Nie było Brazylii. Słuchaj, patrz, jest Kanada, co, Filipiny... A to dziewczyny były w Brazylii, tak? Filipiny, Japonia. Te dziewczyny, bo coś ja mi widzę kibiców brazylijskich. Ale w Miles and More to sporo tam mil przytulili. Słuchaj, ale na przykład, jeżeli ty zaczynasz w środę, wtorek mecz, tak? Wtorek mecz pierwszy. Czyli przylatujesz w sobotę, tak? No gdzieś tak. Bo masz w tydzień przerwy. Czyli w sobotę przylatujesz, w niedzielę odkręcasz organizm do niedzieli popołudnia, w poniedziałek lekki trening. W które grasz. Ale słuchaj, jeszcze mi mówił, opowiadał, bo to też jest coś, co trzeba dodać, że teraz się nie lata przecież przez Rosję. I na przykład z Japonii Winiar wracał przez Stany. W tą stronę? W tą stronę. 14,5 godziny lecieli. No więc oni też musieli. Bo się nie lata przez Rosję, więc musisz przelecieć przez Pacyfik. No to do tego ty dążyłeś, że ta formuła Ligi Narodów doprowadziła do tego, że latasz i grasz, a nie trenujesz. Nie trenujesz. I nie masz tego też, masz bardzo krótki okres przed ligą, bo kiedyś to był miesiąc, a teraz oni zjeżdżają często 2 tygodnie maksymalnie mają. Grasz mecze, jeździsz, podróżujesz i teraz jest koniec, musisz dać odpocząć, no i masz 20 dni do Mistrzostw Świata. Tym bardziej, panowie, właśnie do tego zmierzamy. Doceniajmy to, że zdobyliśmy ten brązowy medal, bo przy tym, że nie można trenować albo jest ograniczony maksymalnie dostęp do tych treningów, to jakby nie patrzeć, Nikola zaczął swoją pracę z kadrą od Kuba medalu na imprezie. De Falco na ataku, Małgutytia zasrana na przyjęciu. No bo gadamy, a zamiast oglądać. No. Ale to ja nie chcę, żebyście oglądali. Jak to ja, żebyście ja bym chciała, żebyście to skomentowali. Jezus, ja w życiu nie oglądałem bez gadania. Bez sensu. Ale tu mamy tak, że no i teraz Patry zagrywał, czy tak mamy 5 punktów brakuje Francuzom i ale... O kurde. No i to są takie akcje, jak mówimy o Ngapecie, że to jest akcja wysoka, którą ty masz opracowaną obronę. Czyli wiadomo, gdzie staje jedynka, gdzie staje szóstka, gdzie staje piątka. A on nagle gdzie indziej. A on stanie od czapy. Kota akurat teraz nie obronił, ale chodzi o to, że on, jemu nie możesz go wsadzić w ramy taktyki. Ale na przykład dzisiaj w meczu, bo byliśmy dużo lepsi, ale też w pierwszym secie na przykład dwukrotnie, raz Śliwek, raz Semen, jest potrójny, piękny blok, a oni stoją wszyscy na 7 mecze. Czyli bez... Nie czekają na jakiś ten. No i my tu mamy... Widziałeś? No, widziałem właśnie, co zrobił Ngapet, no. Zabawił się trochę, no. Tak. I Blizzard, pyk. No i patrzcie, go on asekuruje. Asekura. On już szedł do kibiców. Przeasekurował kibiców. Jezu, ja to muszę gdzieś to zobaczyć, tą akcję, jak on wystawił do tego gdzieś pajpa za słupkiem.
w meczu z Włochami. A teraz Gianni dobrze podbił, ale się nie... No, ale chodzi o to, że piłkę obronił na drugiej stronie za słupkiem, wystawił na Pipe na swoją stronę i już piłka leciała, a on rozłożył ręce. Jeszcze tam nie było ataku, a on już stał, on nie wracał. On twierdzi, że ta akcja się skończy. Nawet czy w jedną, czy w drugą stronę wszystko jedno, on nie będzie wracał. No nie, to już swoje zrobił. No dobra, 4 punkty, panowie, kończcie, że to... Ale to jest ten plus właśnie tych... To jest ten plus tych wielkich rozgrywających, jak... 11-9 dla Giannelli, Francji, jak oni wyciągają piłki przechodzące. Przy normalnych rozgrywających, przy 1,88 m, jak ja, normalnych, nie niskich, nie wysokich, normalnych. To są piłki, które przechodzą na drugą stronę, więc ty masz stracone punkty prawdopodobnie. A oni to wyciągają, co wczoraj nam zrobił Kuku w ważnym momencie. Christensen z Bieńkiem. Ale wiesz, u nas na przykład w lidze to by było od razu challenge'owane i wcale nie... Przegrałby to. Nie, a właśnie, bo przecież my mieliśmy mówić o pozytywach. Fantastyczny challenge w WNL-u, no. Przerywanie akcji w trakcie, bo podbicie... Czy zaczynamy na koniec jeszcze tutaj corner obnażania fatalnych sufitu. Ale wiesz co, ona byłaby fajna, ale jak się akcja kończy z przerwa... Jakby się wyłączyła. Jakby się zepsuła. No tak, no, kiedyś mój challenge w meczu o 5. miejsce z Olsztynem. W piłce meczowej spadł challenge i nie mogliśmy powtórzyć. Ale to jest bezsensowne pokazywanie. Tu nic nie widać. Znaczy tak, to nic nie widać. To przede czasami jeszcze tutaj jest tak, że na przykład przebitka, że kamera stoi i pokazuje tył głowy kibiców przez jakieś tam 2 sekundy. I ty się zastanawiasz, co on chcesz pokazać, kolego, tutaj nam. Ja uważam, że nasza ekipa tu polska, realizatorska, to polsatowcy robią, to patrz, całkiem pas. Trafił, tak. to jest na mecz. A jak on się nazywa? Żywo? Żywo. Żywo. Ja zadzwonię do Żiżonsa Miki i to mi powie. Jean-Pierre Popenko. No i to jest po meczu. Ale powiem wam, że to boli mocno wyciągnąć 0-2 i przegrać 3-2. No poczekaj, jeszcze się nie skończyło. No. Ale ja widziałem przed meczem, że wygrał Francuzi. Nie, to się mówi, że dopóki piłka w grze... To bramki są dwie. Tak. No już 13-10. Ja od razu mówiłem. Ale popatrzcie, czy jak Janek Suchło, może jeszcze będzie tak, że będzie łomot zagrywki, publika pomoże i jeszcze to odwrócą. Popatrzcie, jak mówiłem wam, mówiliśmy o tym wszyscy, o tym problemie w ataku Amerykanów. Amerykanie muszą grać z Andersonem przyjmującym. Muszą grać na ataku od 10, tam 8 lat. Teraz w decydującym meczu finału wchodzi DeFalco na atak. Tak fizyczny zespół, tak fizyczny naród, który bazuje na fizyce, bazuje na wzroście, na sile, szuka rozwiązań takich, że nie może znaleźć jednego Claytona Stanleya, Stanley wróć. Ale wiesz, ale patrz na to w ten sposób, że oni już dawno temu policzyli, że siatkówka się wygrywa z skrzydłem i oni nie dbają o to. Piłka meczowa, może już za sekundę poznamy zwycięzcę tegorocznej Ligi Narodów. Nie, ale wiesz co? To mówiłem, Francuzi. Tak jest, Francuzi. Ja przed turniejem mówię. Brawo, brawo Kuba, brawo ty. Tak, tak, kupon mi nie wszedł. Nie, tak. Bardzo mi przykro. No to czekamy na Mistrzostwa Świata. Mamy nadzieję, że wtedy Kuba będą ci lepiej te kupony wchodziły. Będzie... Nie, ja to nie jestem Bumacher. W ogóle uważam, że ja Bumacherku tutaj nie wyżyłbym. Rodziny bym nie wyżywił. Ale to nie o to chodzi, to jest dreszczyk emocji, te sprawy i tak dalej. Też mam. No dobrze, panowie, bardzo dziękuję. Przetrzymaliśmy się, bo chciałam, żebyśmy wspólnie z widzami kanału sportowego zobaczyli ostatnie piłki i dowiedzieli się, kto zwyciężył w tegorocznej Lidze Narodów. Zwyciężają Francuzi, 2. miejsce Stany Zjednoczone, brąz dla Polaków. Gratulujemy, panowie, czekamy z niecierpliwością na Mistrzostwa Świata. Mamy nadzieję, że będzie pięknie na tych Mistrzostwach Świata w Polsce. Paweł Siezieniewski, Oskar Kaczmarczyk, Jakub Bednaruk, bardzo serdecznie dziękuję, panowie, i dziękujemy wam i życzymy już dobrej nocy. Hej. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.